Tak, no tutaj, znaczy, witam serdecznie wszystkich Państwa, wszystkich zgromadzonych w tych okolicznościach. No, dzisiejsze spotkanie to są zagadnienia związane generalnie wokół zarządzania danymi projektowymi, udostępnianiem informacji. No i generalnie intencją spotkania było, aby wpisać się, jakby to powiedzieć, w obecny czas z firm, z którymi mam osobiście kontakt. Wiele z nich działa w ten sposób, że produkcja na szczęście funkcjonuje, natomiast konstruktorzy, projektanci, no już działają zdalnie, w dużej mierze w domach. Intencją obecnego spotkania było przedstawienie Państwu możliwości, jakie niesie, jakie proponuje oprogramowanie Autodesk. Mam tutaj na myśli Volt, no generalnie Volt Professional, jako narzędzie dedykowane dla firm produkcyjnych. No jak w obecnych czasach ogarnąć sprawy, tak, żeby no cóż, żeby projektować, żeby robić swoje, żeby być mimo wszystko efektywnym, żeby produkcja, tak prosto mówiąc, miała co robić. O ile coś, co kiedyś było bardzo proste, można powiedzieć trywialne, no bo wszyscy z reguły siedzieli, powiedzmy, w jednym pomieszczeniu, widzieli się i pewne przekazywanie informacji, mam na myśli przekazywanie informacji, podejmowanie decyzji, no w pewnym sensie było oczywiste, a w tej chwili już takie oczywiste nie jest. No i tu Volt czy rodzina aplikacji Autodesk jest narzędziem, które no wspiera, jak najbardziej wspiera i w zasadzie od zarania dziejów, od pierwszych wersji, jakie znamy Volt, właśnie takie możliwości dawał. No tu jestem, to jestem ja, no jestem pracownikiem firmy Procad od 2006 roku, także parę lat za sobą w firmie, a tak poza tym w branży już też dość długi okres czasu. Także generalnie zagadnienia, tematy, jakie mamy na dziś do poruszenia, no to są tematyka jest wokół, powiedziałbym, udostępniania informacji, udostępniania danych, tak aby informacja była powszechna, ale bezpieczna. No i również zagadnienia związane z opiniowaniem, zatwierdzaniem dokumentacji, bo jeśli chodzi o narzędzia związane z tak zwanym udostępnianiem danych, tak czy inaczej można to w jakiś tam sposób zorganizować. Natomiast jeśli chodzi o autoryzację informacji, akceptację, zatwierdzanie, procesy opiniowania, to już nie jest takie oczywiste. Także to są takie główne punkty związane z dzisiejszym spotkaniem, aczkolwiek absolutnie nie zamykamy się do tego. Także jeśli Państwo by chcieli poruszyć, dotknąć jakichś innych zagadnień, to jak najbardziej jestem, że tak powiem, otwarty. Coś, co będziemy tutaj dzisiaj omawiać, a nie ma w tych punktach, to jest na przykład integracja, może nie, właściwie nawet nie jest kluczową sprawą integracja, tak, ale przekazywanie informacji dalej, w sensie zasilanie systemów produkcyjnych, gdzie z reguły funkcjonują systemy MRP, MRP2, czyli tutaj w tych warunkach rozproszonych, gdzie w dużej mierze, tak jak widzę, tak jak mam styczność ze swoimi klientami, siedzi się po domach i teraz ideą jest, aby działać skutecznie, że tak powiem, mimo wszystko, mimo obecnych czasów, jakie mamy. A zatem do tego wszystkiego myślę dojdziemy. No i tutaj, tak jak Tomek wspominał, no, parę slajdów przygotowałem, w większości będzie to prezentacja, no, nazwijmy to na żywo, na żywych produktach. No, miejmy nadzieję, że tutaj nie zadziała prawo martwienia, coś tam jakiegoś chochlika nam nie sprawi.
A zatem już tak troszeczkę idąc głębiej w kierunku meritum, jeśli chodzi o Volt. Jeśli chodzi o Volt, rodzinę aplikacji Volt, no generalnie to, co w ogóle dzisiejszą tematykę, jest to związane generalnie z udostępnianiem informacji. Wszystko no, jakoś tam funkcjonowało w sytuacji, gdy byliśmy w firmach, byliśmy w tych lokalizacjach i mieliśmy do tych różnych dysków, do tych dysków danych miejsc informacji, gdzie dane są udostępniane, gromadzone. No, w sytuacji, gdy pracujemy już w sposób rozproszony, no to się, że tak powiem, poszarpało, pocięło i taki model, który no, występuje, no, jest w tej chwili taki bardzo krytyczny i wręcz kłopotliwy. I nasza propozycja Autodesk to jest wdrożenie, zainstalowanie, zaimplementowanie oprogramowania Autodesk Volt, które daje możliwość scentralizowania wszystkich danych, wszystkich informacji, mając je w centralnym miejscu składowania. No w pewnym sensie już bardzo, bardzo prostym staje się udostępnianie tych informacji, bo współczesna informatyka, technologia, mam tutaj na myśli VPN, bez problemu daje radę, no byle nie mieć konfliktów, jeśli chodzi o źródła danych, źródła informacji. One generalnie powinny występować raz jeden. Nie powinniśmy korzystać z rozproszonych źródeł danych, gdzie w wielu sytuacjach, w wielu przypadkach każdy z działów gromadzi swoje dane, swoje informacje, powstają duplikaty informacji. Po pierwsze, to są duplikaty, to już jest źle, bo informacja powinna występować raz jeden. Natomiast bywa, że pod tym samym, jakby to powiedzieć, kluczem, pod tą samą informacją tak naprawdę występuje coś zupełnie innego. A więc oprogramowanie Autodesk Volt absolutnie wpisuje się w obecny czas, bo mamy możliwość zebrania danych, zebrania informacji w jednym miejscu i możliwość pracy na jednym źródłu, na jednym źródle, przepraszam, na jednym zasobie informacji. Natomiast to, co daje, jakie są możliwości, to przede wszystkim koordynowanie pracy, zapewnienie dostępu właściwym, to tak potocznie mówiąc, właściwym osobom, we właściwym momencie i we właściwym miejscu. Idąc dalej z tym PowerPointem, nie chcę go, że tak powiem, przesilać, ale parę informacji chciałem Państwu przekazać. Czyli generalnie clue wokół dzisiejszej informacji, to mając tutaj na myśli oprogramowanie Autodesk Volt, tak naprawdę przede wszystkim jest to udostępnianie danych, udostępnianie informacji. To, co Volt daje, eliminuje, upraszcza, to, co Volt zabezpiecza, no to przede wszystkim wsparcie na kilku poziomach. Czyli pierwszy poziom, pierwszy etap, jaki ja osobiście obserwuję u swoich klientów, no to są problemy na poziomie współpracy pomiędzy projektantami, pomiędzy konstruktorami, czyli coś, co tak jak wspominałem, było oczywiste, już takie oczywiste nie jest. Volt tutaj jako narzędzie z jednej strony gromadzenia i dystrybucji informacji daje możliwość pracy takiej właśnie rozproszonej. To, co on z jednej strony wspiera, no to przede wszystkim pracę zespołową, eliminuje takie sytuacje, jak no chociażby przypadkowe jakieś problemy związane z dostępem do informacji, a zasadniczo przyspiesza procesy wyszukiwania, gdzie tutaj różne źródła, różne dane podają informacje od 5, a nawet czasami do 20%, czyli to tak jakbyśmy jeden dzień czasu w tygodniu poświęcili zupełnie na zarządzanie danymi. Czyli kluczowe jest, aby projektanci byli zintegrowani, pracowali wspólnie, bo wiadomo jest, że gdy oni pracują razem, są bardziej efektywni. Natomiast efekt ich pracy, no, oni generalnie pracują dla samych siebie. To, co się robi, mam na myśli projektowanie, tworzenie produktów, to nie jest jakaś tam, jakby widzimisię. Robimy to w określonym celu, z tego żyje firma. Generalnie ideą jest, aby to robić to dobrze,
ale szybko tym samym minimalizować koszty i udostępniać swoje informacje do kolejnych działów ościennych. Na pewno takim kluczowym działem współpracującym z projektantami jest dział produkcji. I tutaj również Volt daje wsparcie, daje odpowiedź na zagadnienia związane z przekazywaniem danych do działów związanych z przygotowaniem produkcji. Mam tutaj na myśli technologię, na myśli logistykę, zaopatrzenie. System jak najbardziej wpisuje się w tą potrzebę, w tą funkcjonalność, aby usprawnić zagadnienia. Generalnie, tak? Generalnie, a w dzisiejszych czasach szczególnie mam tutaj na myśli czas obecny, patrząc po, tak jak wspominałem, po nas samych jako o firmie Procad i klientów, z którymi współpracuję, gdzie ta praca jest bardzo, bardzo rozproszona i dzięki oprogramowaniu Autodesk Volt można działać no, tak jak normalnie, że tak powiem, w zasadzie bez różnic. Tutaj Volt daje możliwości, daje odpowiedź na zagadnienie związane z wymianą informacji pomiędzy produkcją i nie tylko przekazywanie informacji do produkcji, ale również sprzężenie zwrotne, przekazanie informacji produkcji z produkcji do działów projektowych. No i też idąc dalej, już nie tylko dział projektowy, nie tylko konstruowanie i bezpośredni etap, mam na myśli technologia produkcji, ale wręcz cała firma, logistyka, zaopatrzenie, serwis. Kluczowe jest, aby móc działać w sposób niezachwiany, utrzymując stałe tempo. No i jak Volt przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstw? Jeżeli byśmy zerknęli na obecny slajd, no to mniej więcej tak wygląda typowa firma produkcyjna. Występują dział marketingu, sprzedaży, zaopatrzenia. To, co możemy robić sami, to wiadomo, staramy się produkować sami. Są firmy, które się specjalizują w jakichś określonych zagadnieniach, więc dobrze jest z nimi współpracować, więc występują tutaj wydziały, zakłady, kooperacje, podostawcy, cały tak zwany świat zewnętrzny. No, jeśli chodzi o Volt, przede wszystkim to, co przede wszystkim możliwości, jakie wnosi, no to wsparcie dla samych projektantów. Oni już nie są samodzielnymi wyspami, które coś tworzą. Oprogramowanie przede wszystkim daje możliwość zintegrowania ludzi, zintegrowania projektantów, aby oni działali w sposób skoordynowany, działali w sposób wspólny. To, co jedna osoba opracowała, jest automatycznie bazą do tego, co ktoś inny może wykorzystać, zastosować. Czyli przede wszystkim Volt daje możliwość stworzenia wspólnej bazy projektów i zabezpiecza możliwości projektowania współwierzchnie. Projekty są opracowane. Projektów jest wiele, projekty są różne, projekty badawcze, rozwojowe. Nie każdy projekt musi być kierowany na produkcję. Czyli z jednej strony Volt zabezpiecza zorganizowanych na poziomie działów projektów, na poziomie działów R&D. W momencie, gdy projekt uzyskuje status związany z zapotrzebowaniem wykonania już w warunkach produkcyjnych, dane, które przechowujemy, możemy udostępnić w swoim środowisku i to, co mamy, to, co gromadziliśmy, to, co zabezpieczyliśmy pośród danych projektowych, możemy udostępnić w skali przedsiębiorstwa, współdzielić z działami ościennymi. No, na pewno kluczowe jest zaopatrzenie, na pewno kluczowe jest logistyka, technologie, produkcja i kluczowym też staje się przekazanie informacji do systemów produkcyjnych, aby umożliwić procesy logistyczne, kooperacji i tak dalej. Idąc dalej, tak jak wspomniałem, to co nie tylko my sami w dobie obecnych czasów
Specjalizacja staje się słowem kluczowym. To, co robimy sami, to robimy po prostu sami. Natomiast to, co decydujemy się robić w kooperacji, we współpracy, udostępniamy na zewnątrz i Volt również takie możliwości daje. Czyli poza tym, że Volt daje możliwość zorganizowania danych w taki sposób, nazwijmy to hermetyczny, w sensie wykorzystujący wewnętrzną infrastrukturę, serwery, lokalną sieć i tak dalej, również daje możliwości otwarcia się na świat zewnętrzny. No i tutaj jest kilka możliwości. Z Voltem związany, czy też dostępny jest klient, który daje możliwość dostępu do informacji poprzez przeglądarkę internetową. Za chwileczkę to będę starał się Państwu przedstawić i pokazać. Również otwierają się przed nami możliwości wymiany informacji z rozwiązaniami chmurowymi. To, co kiedyś stało, no jeszcze nie tak dawno, było jakąś, że tak powiem, ekstrawagancją, było czymś dziwnym. W tej chwili staje się rzeczą bardzo, bardzo powszechną, wymaganą, a wręcz niezbędną. Mam na myśli synchronizowanie, wymianę, taki skoordynowany, współbieżny sposób wymiany informacji pomiędzy tym, co się dzieje wewnątrz firmy. Mam tutaj na myśli ten obszar oraz wymianę informacji ze światem zewnętrznym. Tak jak wspominałem, może być ten świat zewnętrzny może być zasilany poprzez przeglądarkę, dostęp do danych, które są przechowywane bezpośrednio w środowisku Volt, ale równie dobrze możemy to synchronizować z rozwiązaniami chmurowymi, które Autodesk również wspiera, również oferuje. I tutaj napomnę, wspomnę o rozwiązaniach takich jak Fusion Lifecycle, gdzie jest możliwość synchronizacji informacji również z rozwiązaniami chmurowymi. Po co? No, aby zabezpieczyć możliwości dostępu do informacji, współpracy z całą ma z całą z całym, jakby to powiedzieć, gromadą, może źle to brzmi, tak, ale mam tutaj na myśli zabezpieczenie współpracy, kooperacji ze światem zewnętrznym, gdzie tutaj tych podmiotów może już być bardzo wiele. Całość informacji jest udostępniana, wymieniana w postaci plików DWF. Generalnie jest to format, który Autodesk promuje, preferuje i oczywiście takie możliwości są dla tych z Państwa, którzy nie znają tego formatu. No, ogólnie go polecam, uważam, jest to bardzo fajne narzędzie wymiany narzędzi. Do tego jest darmowa przeglądarka, jaką jest Design Review. Natomiast świat generalnie operuje na PDF-ach i również takie możliwości występują i to dzisiaj tutaj będę chciał Państwu przedstawić. Czyli moglibyśmy powiedzieć, jeśli chodzi o oprogramowanie, czy rozwiązanie, właściwie już nie mówiąc o oprogramowaniu, ale o rozwiązaniu, które Państwu proponujemy, można powiedzieć, działa na kilku obszarach, czyli przede wszystkim zarządzanie koordynacji pracy w obszarze działów projektowych, wsparcie tego, co się dzieje w projektowaniu, zabezpieczenie zagadnień związanych z wymianą informacji, udostępnianie informacji z działami ościennymi, tutaj mam na myśli wewnątrz firmy, jak i również na zewnątrz, i generalnie mechanizmy związane z poprawą, usprawnieniem komunikacji. No to coś, co taką też może kiedyś wydawało się ekstrawagancją, ale teraz ta tak zwana komunikacja staje się rzeczą kluczową, istotną, aby móc w sposób nie, jakby ciągły, niezachwiany kontynuować, prowadzić procesy związane z jednej strony opracowaniem dokumentacji, opracowaniem projektów i potem oczywiście realizowaniem zadań już bezpośrednio na produkcji. To, co generalnie przyświeca nam, no to jest oczywiście sytuacja, w której te wszystkie działy, wszystkie komórki, wszystkie obszary przedsiębiorstwa działają w sposób połączony, w sposób zintegrowany. No, wiadomą rzeczą jest im
komunikacja jest lepsza, im komunikacja jest mniej problemowa, po prostu funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest lepsze. No i to generalnie już pomijając czasy, jakie mamy, ale generalnie jest to też źródłem przewagi konkurencyjnej, którą można w oparciu o programowanie, o które jest Volt stworzyć. Mam tutaj na myśli ciągłość procesów, procesy, aby były ciągłe, bez, że tak powiem, zbędnych przerwań. Im generalnie one są szybsze, wiadomo, czas możemy bardzo prosty sposób przeliczyć na pieniądze. Im generalnie to dzieje się szybciej, to jest lepiej. Im w tym wszystkim mamy mniej pomyłek, mniej błędów, no to też oczywiście wpływa to na kondycję, ogólnie na cały proces. Tu już powolutku opuszczamy, że tak powiem, tego Excela. No generalnie, tak jak wspominałem, clue informacji, clue związane z Voltem jest związane z udostępnianiem informacji. I mamy, no i tu chciałem przejść już do konkretów, że tak powiem, związanych z prezentacją samych rozwiązań, jak to wygląda, jakie są możliwości, jeśli chodzi o programowanie Autodesk Volt. No generalnie, jeśli chodzi o programowanie Volt, opiera się ono, już nie wchodząc w szczegóły, mamy serwer, mamy narzędzia gromadzenia informacji, bazy danych, miejsce przechowywania plików, no i dane są w sposób hermetyczny, mam tutaj na myśli względnie praw dostępu, bezpieczeństwa danych i tak dalej, przechowywane w samym systemie. To, jak to, co jest wyzwaniem wielu firm, wielu przedsiębiorstw, jest bardzo prosty sposób możliwy do zorganizowania, do wprowadzenia poprzez środowisko Autodesk Volt. No to, co tutaj się staram w tej chwili Państwu przedstawić, pewne możliwości związane z dostępem do informacji z perspektywy innego użytkownika. Czyli tak, zaczynamy, jesteśmy w systemie w tym samym miejscu. W jednym z okien interfejsu jesteśmy zalogowani jako użytkownik. No w tym momencie jest to administrator, ale może być to projektant, konstruktor, główny konstruktor, osoba bezpośrednio z działu R&D, z działów związanych z projektowaniem, z działów związanych z zasilaniem systemu. No generalnie, moim zdaniem jest to początek. W tym miejscu zaczyna się gromadzenie informacji, produkt żyje, produkt się rozwija i odbywa się cały proces. Oczywiście w zależności od tego, z jakimi działami, z jakimi komórkami się rozmawia, oni uważają, że są, no, inne są działy ważniejsze. Pewnie też w tym prawda jest, tak? Czy dział sprzedaży można powiedzieć, że jest najważniejszy, bo od niego zaczyna się cały proces związany ze sprzedażą i uruchomieniem później tego, co się dzieje. Natomiast no, moją intencją w tym momencie jest przedstawienie Państwu informacji związanych z tym, jak Volt udostępnia informacje, żeby też odpowiedzieć na jeden z punktów, które mamy w agendzie. Generalnie to, co występuje w systemie, opiera się o tam jeszcze będziemy w to wchodzić, ale generalnie opiera się o statusy, generalnie, czyli możliwość rejestrowania statusów. Mam tutaj na myśli przykładowo dokumentacja jest w opracowaniu, jest w sprawdzeniu, jest zatwierdzona, jest wydana, jest anulowana. Do tego wszystkiego są różne działy, różne komórki, które na różnych etapach powinny mieć albo nie powinny mieć dostępu do danych, dostępu do informacji. To, co w swoich działach, w swoich,
swoich działaniach wdrożeniowych czy działaniach związanych ze współpracą z klientami obserwuję, że jakby mega wyzwaniem, mega działaniem było udostępnianie, po prostu udostępnianie informacji. Bardzo, bardzo prosta czynność. I tutaj, no niby bardzo prosta czynność, ale się bardzo komplikuje, ponieważ, no, jak wspomniałem, standardem jest wymiana udostępniania informacji w postaci przeglądarki, w postaci plików PDF, czyli generalnie zabezpieczenie się przed edycją. Aby móc to robić, no, prowadzone są dwa obszary. Praca w toku, praca w sensie dane udostępnione. W taki ręczny sposób zasilanie tych danych, no, jest mega po prostu uciążliwe. O ile pierwsze wydanie dokumentacji, ok, generujemy PDF, przechowujemy gdzieś w jakichś folderach, to w przypadku każdej zmiany, każdej modyfikacji już musimy po prostu o to zadbać, żeby ta udostępniona informacja była aktualna. Natomiast jak to się odbywa w przypadku oprogramowania Word? Z jednej strony mamy tak zwanego pełnoprawnego użytkownika, który ma mieć dostęp do działów, do działów do danych projektowych, do źródeł związanych z informacjami o produkcie. No i tutaj, jeśli chodzi o oprogramowanie, czy jeśli chodzi o informacje, mamy absolutną, że tak powiem, swobodę. Tworzymy dowolną ilość informacji, no, czyli tak jak tutaj Państwo to widzą, mamy po prostu dane projektowe. Mam na myśli, jeśli chodzi o Autodesk Inventor, AutoCAD, no w zasadzie jeśli chodzi o rozwiązanie zintegrowane praktycznie, że tak powiem, praktycznie ze wszystkim. Natomiast ideą jest przedstawienie Państwu, że widzimy tutaj mamy różne typy danych, różne typy informacji. Występują dane natywne w postaci plików Inventor w tym momencie. Oczywiście do tego mamy w dowolnej chwili pełen dostęp. Mam tutaj na myśli dostęp do historii, czyli na przykład w jakim to jest aktualnie statusie, jaka była historia edycji, z czego taki projekt się składa, jakie komponenty, jakie podzespoły zostały w tym konkretnym rozwiązaniu, jakie zostały użyte. Również oczywiście mamy dostęp do danych projektu jako źródeł informacji, z czego projekt się składa, jak został zbudowany, no, ze wszystkimi detalami. Jeśli chodzi o dane, które przechowujemy, no, kluczową informacją jest to, że możemy im przypisać tak zwane kategorie. Poprzez kategorie je tutaj możemy rozróżnić w tym momencie tym kolorem, który występuje w tym miejscu. I też mamy o tym informację. Czyli w zależności od tego, w jakiej one występują kategorii, możemy przypisywać im odpowiednie jakby właściwości, odpowiednie zasady, sposoby udostępniania czy też dostępu do tych informacji w działach ościennych, w innych komórkach, w innych miejscach firmy, w innych miejscach systemu. No i teraz to samo, to co w tej chwili widzimy, obserwujemy z perspektywy innego użytkownika, gdzie tutaj proszę zwrócić uwagę, że mamy już sytuację taką, gdzie mamy dostęp do pełnego zestawu informacji. Natomiast tutaj tylko widać te dane, które zostały dla tej grupy użytkowników udostępnione. Tutaj jesteśmy zalogowani jako pracownik TN. No generalnie może być to marketing, zaopatrzenie, logistyka, brygadziści na produkcji. No w każdym razie osoby spoza działu R&D, które już widzą tylko ten kontrolowany, celowo zamierzony, że tak powiem, zestaw informacji, który został im udostępniony, który został im przypisany. Czyli tutaj mamy dostęp oczywiście do kluczowych informacji, takich jak dokumentacja w postaci plików
plików PDF, ale w żaden sposób nie musimy się tym jakoś szczególnie kłopotać. Po prostu tworzyć specjalne obszary, specjalne zasoby. Po prostu robimy, że tak powiem, swoje, w sensie pracujemy nad dokumentacją, dokumentację opracowujemy, zatwierdzamy i tym samym w tym momencie ta dokumentacja jest dostępna dla wszystkich innych osób, które uczestniczą w procesie już nie tylko projektowania, ale w procesach związanych z przygotowaniem produkcji, czy uruchomieniem, czy już samą produkcją. To jest taki basic, że tak powiem, jeśli chodzi o to, jak to jest zorganizowane w systemie. Tutaj wracam w tym momencie do, że tak powiem, typowego, normalnego interfejsu, jakim się zwykle posługuje. Dane, tak jak one występują, możemy gromadzić, możemy je segregować w dowolnej formie, w dowolnej postaci, również na przykład właśnie po tej kategorii, czyli mamy kategorię pod hasłem, może to być w inny sposób skonfigurowane, to jest tylko taka, no, propozycja prezentacji na dzisiaj, ale jako dokumentacja techniczna mam tutaj na myśli dane, które są opracowane, przechowane, gromadzone wewnątrz działów R&D, coś, co idąc dalej nie jest udostępniane, bo nie ma takiej potrzeby. Tak zwany świat zewnętrzny, mam tutaj na myśli, no, wszystko, co poza działami R&D pracuje na plikach, które są dla nich przygotowywane, no, w zależności od potrzeb, w zależności od sytuacji. W większości przypadków mogą być to pliki PDF, ale osobiście spotykam wiele, wiele, wiele przypadków, gdzie tutaj, momencik, mam sytuację, gdzie w innym oknie ten sam plik jest otwarty. Jeszcze raz. Teraz nie powinno być problemu, że mamy potrzebę udostępnienia informacji. W większości przypadków standardem jest, no, albo ogólnie po prostu zawsze praktycznie standardem jest udostępnianie danych w postaci PDF, ale też nierzadko spotyka się, że nie chcemy mieć pliki DWG, które mają być w określonym formacie, niekoniecznie najnowszym. Tutaj mam na myśli zabezpieczenie potrzeb współpracy z poddostawcami, przepraszam, kooperantami, którzy na tej dokumentacji powierzonej, że tak powiem, powierzonej mają działać, mają po prostu funkcjonować i w oparciu to, co otrzymują, mają być realizowane poszczególne procesy produkcyjne. No i taką dokumentację oczywiście możemy przechowywać w bazie systemu, no ale podczas dzisiejszego spotkania będę chciał Państwu przedstawić przede wszystkim, jak można tą dokumentację, no, łatwo, tak? Łatwo, mam tutaj na myśli, bez zbędnych czynności, albo jak ją opracowywać w sposób, z którym nie dociąży, albo tutaj z zamysłem, aby wręcz odebrać pracę, zautomatyzować pewne procesy związane z opracowaniem dokumentacji. No generalnie, jeśli nie będziemy robić jakichś takich uciążliwych czynności, no to będziemy mogli po prostu w większej mierze skupić się na zagadnieniach. Na zagadnieniach związanych z projektowaniem. A zatem, proszę Państwa, to, co w tej chwili chciałem przedstawić, chciałem podjąć, to jest przeglądarka, dostęp do danych przez przeglądarkę internetową. No tutaj, na tą chwilę prezentacja jest na żywo, więc w dużej mierze my pracujemy w warunkach domowych.
Muszę coś po prostu zorganizować. 5 sekund i wracam do Państwa. Okej, a zatem proszę Państwa, przepraszam, to tylko dla utwierdzenia, że pracujemy na żywo. To, co Państwo widzą w tej chwili, mamy dostęp do informacji poprzez przeglądarkę internetową. Czyli tak jak wspominałem, Volt, czy środowisko, rozumiem, rodzina, aplikacja, Autodesk, Volt daje możliwość przede wszystkim gromadzenia, zarządzania danymi projektowymi, gromadzenia tych informacji, udostępnienia no, bezpieczny sposób. Czyli z jednej strony dane muszą być archiwizowane, dane muszą być gromadzone, natomiast potem możemy je w prosty, łatwy sposób udostępniać poprzez no, na przykład przeglądarkę internetową. Mówię o niej dlatego, że generalnie jest to integralna część oprogramowania. Autodesk Volt daje, czy też wprowadza w swoim środowisku to narzędzie. Ono po prostu jest. Ono po prostu jest i aż, że tak powiem, aż szkoda z tego narzędzia nie korzystać. Czyli generalnie co za pomocą tej przeglądarki możemy robić? No tak jak Państwo widzą, możemy generalnie wyszukiwać, przeglądać, analizować dokumentację, analizować projekty. Jak to robić, za chwileczkę Państwu pokażę. No i potem są technikalia związane z tam jak to robić i jak to przeprowadzać. Wyszukiwanie jest bardzo proste. Możemy to robić w oparciu o przeglądarkę projektów. Jej logika, jej funkcjonalność jest bardzo zbliżona do tego, co mamy w samym środowisku Autodesk Volt, to co pokazywałem wcześniej, mamy informacje o tym, z czego projekt się składa, co zawiera, gdzie został użyty, czyli tego typu informacje możemy uzyskać bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej, ale nie tylko. Mamy też możliwość, czy to już w ogóle jest funkcjonalność samego oprogramowania Autodesk Volt Professional, czyli poza tym, że daje możliwości gromadzenia danych projektowych, ma również możliwość współdzielenia informacji, czy no tak, śmiało możemy powiedzieć, współdzielenia informacji w postaci takiej, jaką preferują, jaką chciałyby mieć systemy ERP, gdzie już Volt Professional w swojej funkcjonalności, swojej logice daje możliwość oderwania się od natywnych plików. Przykładowo Inventor, AutoCAD daje możliwość komunikacji, wymiany informacji poprzez informacje logiczne, takie jak numer artykułu, numer indeksu, czy ogólnie indeksy, czyli pod mniej więcej taką logiką, takim rozumowanie może złe określenie, ale taką architekturą kierują się systemy ERP i Volt też potrafi w taki sposób przygotować, czy też gromadzić informacje, aby tą wymianę informacji z systemami przygotowania produkcji, czy generalnie zintegrowanymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem, aby móc te informacje wymieniać. I tu też dzisiaj będę chciał Państwu przedstawić, Państwu pokazać. No i też
Ten klient webowy daje też możliwość dla pewnej grupy użytkowników, daje możliwość współpracy w postaci takiej, gdzie jeśli chodzi o tworzenie dokumentacji uzupełniającej, mam tutaj na myśli instrukcje, opisy, literki, karty gwarancyjne i tak dalej, czyli całą rzeszę dokumentacji towarzyszącej, która na pewno występuje, jest i informacji, która jest związana z produktem, można ją oczywiście tworzyć, można nią tworzyć i zasilać dane projektu. A zatem w końcu przyjrzyjmy się temu narzędziu, jakie ma możliwości, jakie daje, jaką funkcjonalność niesie. A zatem mamy dwa obszary. Z jednej strony jest możliwość udostępniania, brutalnie mówiąc, plików i folderów, czyli w taki sposób, jak tam wcześniej pokazywałem, obserwowaliśmy pewien projekt, czy właściwie dane tego projektu z perspektywy różnych użytkowników, widać było różnice względem tego, jak oni to widzą, jaki mają do tego dostęp. Oczywiście tutaj wygląda to bardzo podobnie, wygląda to tak samo ze uwzględnieniem wszystkich tych praw dostępu, uwzględnieniem wszystkich tych mechanizmów. Ja jestem zalogowany w tym momencie jako administrator, czyli ten bardziej, że tak powiem, uprawniony użytkownik. Tak jak wspominałem, działa to dokładnie tak samo, jeśli chodzi o uwzględnienie dostępu do informacji. No i czyli tam, gdzie byliśmy, to co przeglądaliśmy, projekt. Dane tego projektu i mamy już w przeglądarce internetowej wyświetlone informacje związane z danymi projektu. Oczywiście z uwzględnieniem tutaj dla podkreślenia praw dostępu mamy informacje o aktualnej rewizji, mamy informacje o aktualnym statusie i informacje związane z aktualną kategorią. To są te kolorki, które widzą Państwo po prawej stronie przy wskazaniu któregoś z nich pojawia się dymek w postaci tego, w jakiej kategorii to jest. Mówię o tym dlatego, że jest to związane z tym, jak informacja jest udostępniana, jak jest dostępna dla innych użytkowników. Oczywiście nie jest to jedyne, co możemy zobaczyć. Mam tutaj na myśli taką płaską listę. Możemy przejść do widoków bardziej zaawansowanych, z jakich składa się nasz projekt. Mamy możliwość taką, gdzie my możemy wyświetlić szczegółowe informacje o danym typie dokumentu. Możemy się zorientować, z czego on się składa, gdzie jest użyty oraz jakie ma aktualnie, czy jakie występują jego rewizje. Mamy informacje o szczegółowych informacjach, co to jest, już bardzo szczegółowe informacje, z czego się składa, z jakiego materiału, jakiego podostawcy, kooperanta i tak dalej, czyli wszystkie informacje, tak jak projekt jest opracowany, gromadzony, wprowadzane ze strony na przykład Autodesk Inventor. Wszelakie te informacje, wszelakie te dane mamy dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, ale nie jest to tylko i wyłącznie dostęp do danych w postaci, jak Państwo widzicie, dokumentacji tekstowej z poziomu przeglądarki internetowej, czyli możemy sobie siebie wyobrazić w tym momencie, że tak powiem, po domach, tak jak ja w tym momencie. Serwer centralny jest po prostu w firmie, mamy VPN, w oparciu o VPN jesteśmy podłączeni do firmy i działamy, bez względu na to, kim jesteśmy, tak? Pracujemy w logistyce, czy w zaopatrzeniu, czy jest, jesteśmy, jestem, jestem projektantem i dostaję swoje jakieś zadanie. Zadanie projektowe. Mogę w tym momencie, mogę działać, mogę operować.
i bez problemu mogę funkcjonować, tak? Czyli tu to z jednej strony mamy taką możliwość. Oczywiście nie jest to tylko taka ręczna, że tak powiem, wędrówka po folderach. Mamy możliwości wyszukiwania, bo tych danych może być bardzo wiele. No i clue, że tak powiem, skuteczności rozwiązania będzie, jak szybko, łatwo dotrzeć do informacji, które przechowujemy w strukturach swojego środowiska zarządzania danymi projektowymi. No, możemy skorzystać, tak jak Państwo widzą, w prawym górnym rogu ekranu mam możliwość narzędzia, za pomocą którego w taki prosty sposób mogę wyszukiwać informacje i uzyskać dostęp do danych, dostęp do informacji. Jest to bardzo proste wyszukiwanie. Na zasadzie wprowadzamy frazę tekstu, którą znamy, o której coś wiemy, i w tym momencie program Volt podaje nam wszystkie informacje, które znalazł na ten temat. Oczywiście możemy to wyszukiwanie też bardziej sprecyzować, i już nie będzie to tylko i wyłącznie wyszukiwanie na zasadzie porównywanie wprowadzonej frazy tekstu ze wszystkimi polami tekstowymi. Możemy precyzyjnie wyszukiwać po w zasadzie dowolnych informacjach, jakie są przechowywane w systemie, czyli na przykład numer rysunku, aktualny status, kto opracował, kto zmienił, jaki jest numer części i tak dalej. No ja pozostanę przy tym prostym, że tak powiem, podejściu, bo one bardzo często, czy na 90, tak, myślę, 9% się sprawdza. Mam możliwość szybkiego dotarcia do informacji i dotrzeć do źródła, dotrzeć do danych, dotrzeć do danych projektu, podzespołu, części, do miejsca, gdzie akurat mnie by potrzeba, że tak powiem, niosła, żeby wykonać swoją czynność. Czyli mamy możliwość, tak jak wspominałem, prześledzenia, z czego to się składa. No i tu już to z uwzględnieniem wszystkich części, wszystkich podzespołów, mamy możliwość uzyskania informacji, gdzie dany element, podzespół, część występuje. Tak jak wspomniałem, prześledzenie rewizji, w jakich aktualnie odmianach, w jakich rewizjach dany podzespół występuje. To, co Volt nam oferuje, to nie tylko jest dostęp do danych projektowych. Tak jak wspomniałem, również mamy w systemie mechanizmy współdzielenia informacji no, na przykład systemami ERP, ale przede wszystkim innymi działami, innymi komórkami, które nie zawsze muszą być wtajemniczone w specyfikę, że tak powiem, plików, specyfikę danych projektowych, jak są opisywane tam. W tych działach najczęściej jest kluczowy po prostu numer części, poddostawca, kooperant. To są kluczowe dane, kluczowe informacje. No i takie miejsce w systemie również znajdziemy, gdzie mamy listę, no moglibyśmy powiedzieć, w zależności od tego, jakiej nomenklatury, jakiego słownictwa byśmy użyli. Mamy tutaj listę indeksów, listę artykułów, listę komponentów, z której składają się nasze produkty. No tutaj również możemy użyć jakiegoś słowa klucz, za pomocą którego będziemy mogli uzyskać dostęp do informacji. No i ta sama informacja, którą wcześniej pokazywałem od strony projektu, gdzie widzieliśmy, no, konkretnie był to plik inwentor, czy projekt opracowany w inwentorze ze wszystkimi plikami stowarzyszonymi, wszelakie referencje, czyli coś, co na przykład gdzieś tam w działach zaopatrzenia logistyki niekoniecznie jest istotne. To, co byłoby kluczowe, no to jaki jest wykaz części, jaka jest lista komponentów, jakie są elementy zakupowe, tak aby komórki takie jak zaopatrzenie, logistyka mogły z tych informacji korzystać i mogły sięgać. No i tutaj Volt daje odpowiedź, takie możliwości posiada, czyli
Mamy możliwość przede wszystkim zgromadzenia i udostępniania informacji w postaci wielopoziomowego zestawienia komponentów, gdzie mamy strukturę, mamy poszczególne numery części, to mogą być numery indeksów z informacjami z numerami na elementy zakupowe. I daje nam również możliwość prześledzenia całej struktury. Już nie, mam tutaj na myśli nie tylko po prostu wędrowanie po plikach i jak się składa projekt, ale przede wszystkim jaka jest struktura komponentów, z czego mój produkt, czy złożenie, czy podzespół, z czego się składa, ażeby to w sposób maksymalnie, aby było dostępne w sposób maksymalnie użyteczny. Cały ten Całą tą konfigurację, czyli dostęp do informacji mogę skonfigurować, mogę ją zmodyfikować. No to, co mógłbym w tym momencie chcieć mieć, być może pole, czy informacje o tym, jaki jest materiał, taką informację mogę dodać i taką informację posiadam w tym momencie, jaki jest materiał. Mogę być zainteresowany, już nie interesuje mnie cały ten podział na złożenia, podzłożenia i tak dalej. Interesują mnie części w kontekście montażu, no czyli pewnie chciałbym mieć widok tylko części. No i taką listę również mogę uzyskać, czyli program w tym momencie spłaszcza cały mój projekt, przelicza, zlicza. Tak jak Państwo widzą, mamy kolumnę ilość, gdzie zlicza poszczególne części, elementy, które wchodzą w skład tego zespołu, podzespołu czy całego produktu. Mam tutaj już globalną całościowo, no po prostu globalną ilość, jaka jest potrzeba. No chciałbym jeszcze wiedzieć, co będę kierował na produkcję, czy w ogóle co powinno być wyprodukowane, a co muszę, że tak powiem, wręcz po prostu zakupić, tak? Jeżeli chodzi o elementy, które są produkowane, no to mogę jeszcze je następnie podzielić na te, które robię, że tak powiem, sam. Bądź też te, które chciałbym robić w kooperacji. To już jest jakby ciąg dalszy. W każdym razie mam tutaj też możliwość prześledzenia, co pochodzi z zakupu. No i bardzo prosty sposób, logistyka, zaopatrzenie jest w stanie do takiego zestawienia sięgnąć i po prostu uruchomić już procesy związane z zakupami, procesy albo na bieżąco w trakcie realizacji projektu sięgać w to miejsce, czyli już nie ma potrzeby, że tak powiem, sięgania do źródeł i kierowania zapotrzebowania na zasadzie przygotuj mi najnowszą wersję, daj mi najnowszą wersję, wyślij mi maila z najnowszą wersją. To po prostu wszystko odpada, ponieważ Vault jest miejscem dostępu do danych, dostępu do informacji. To, co powinno się wydarzyć, powinniśmy dane po prostu wydać, powinniśmy dane zatwierdzić i całą robotę program już zrobi. Całą robotę już program zrobi za nas. Oczywiście mamy też możliwość taką, jeśli chodzi o zestawienie komponentów, czy ten potocznie mówiąc BOM, mamy możliwość wydrukowania, tak? Wydrukowania. Jeżeli potrzebne są miniatury, również te miniatury możemy wyodrębnić, możemy je tutaj w tym zestawieniu zestawić i pokazać. Mamy na tym poziomie dostęp do danych takich jak załączniki, czyli to, co rządzi, że tak powiem, w tym obszarze, to jest numer. No akurat tak się złożyło, ale no generalnie jest to numer, jest coś, co jest unikatowe, jedyne i z tym identyfikatorem możemy prześledzić, odtworzyć dane projektu, jakie są z nim związane. Czyli to może być numer, który, czy tak najczęściej jest numer, który występuje po stronie systemu ERP i tam mam informacje, jakie materiały, surowce, robocze godziny, procesy produkcyjne, technologiczne i tak dalej, faktury VAT i po prostu koszty robocze godzin i tak dalej, czyli generalnie całe zagadnienia związane z produkcją. Natomiast to, co Vault przechowuje pod tym samym identyfikatorem, to dane projektu.
Czyli mam tutaj model, mam rysunki. Jeśli by tutaj były występowały dodatkowe informacje, dodatkowe dane w postaci plików DXF, stepy, PDF-y i tak dalej, to tutaj w postaci załączników to wszystko będzie występowało. Czyli to jest taki pomost, to jest taki link, to jest takie łącze, które spina świat, że tak powiem, produkcji ze światem projektowania. To co łączy te dwa obszary, jest to ten numer, który tutaj występuje. I z jednej strony w obszarze produkcji mamy generalnie jak wykonać, z czego to wykonać, z jakich materiałów. Natomiast to, czego dotyka VOLT tej części projektowej, dotyka idei, jak to zostało zaprojektowane, jakie są części podzespołu, generalnie jaka jest idea, jak to ma funkcjonować. A zatem, proszę Państwa, idąc dalej, jakiś taki praktyczny przykład tego, jakby tutaj to mogło wyglądać. To, co bym chciał z Państwem tutaj prześledzić i Państwu pokazać możliwości no, wymiany informacji, skoordynowania pewnych działań w oparciu o narzędzia, o środowisko Autodesk World. I na przykład już zaczynając właśnie od informacji, które są dostępne w przeglądarce internetowej. Bo to nie jest tylko, nie musi koniecznie to być tylko i wyłącznie przeglądarka. A zatem idąc dalej, mam, tak jak wspominałem, poprzez narzędzia wyszukiwania mogę szybko docierać do informacji, które mnie interesują. Jest to takie wędrowanie, skakanie po folderach. Mogę po prostu na podstawie parametrów, które znam, podać określoną frazę i po prostu na tej podstawie wyszukać dane. Mam dostęp do modelu. Tak jak wspominałem, mogę go analizować. Jeżeli interesuje mnie powiązana dokumentacja, również mogę do niej sięgnąć. I proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy w tym momencie na poziomie przeglądarki internetowej. To wszystko mamy dostępne, no po prostu w przeglądarce internetowej. Nie trzeba nic instalować, nic nie trzeba robić. Ta informacja po prostu tutaj jest dostępna. Jeżeli bym chciał, na przykład miał potrzebę, żeby to wydrukować, no to Volt generalnie jako narzędzie przechowuje dane, ten wydruk, jakby to powiedzieć, do pliku już został dokonany. To, co w tym momencie chcielibyśmy zrobić, to po prostu wydrukować projekt, wydrukować dane, które poszukujemy. Ale wracając do tematu, do jakiś taki case biznesowy, który tutaj byśmy mieli, no w oparciu o to, co tutaj mamy, no mamy taką sytuację, gdzie ona może się wpisać po prostu w realia, tak? W realia takie codzienne. Mamy produkt i chcemy go, widzimy, że chcemy go zmodyfikować. Jest potrzeba, tak? Jest potrzeba. Wiemy z rynku, obserwujemy przetargi, jakkolwiek byśmy nie funkcjonowali, działali, po prostu mamy potrzebę, aby zadziałać. Zanim wykonamy określony krok, chcielibyśmy zapewne przeprowadzić jakąś analizę. Zwróćcie Państwo uwagę, że to narzędzie nie jest tylko no, takim po prostu viewerem, daje możliwości. Daje możliwości dostępu i analizy informacji. No teraz akurat oczywiście chciałem te otwory złapać. Co za pech. OK, no to spróbujemy złapać inne wymiary. No na przykład, jaki jest tutaj ten rozstaw. Proszę bardzo, mamy taką informację.
Czyli przeglądarka nie jest tylko viewerem i takim fajnym gadżetem, jest po prostu narzędziem, które daje możliwości związane z wsparciem naszej pracy. To, co tutaj mielibyśmy na dzisiaj, tak jak wspomniałem, chciałem pewien proces z Państwem przeprowadzić, gdzie w oparciu o potrzebę rynkową związaną z działem marketingu czy działem produkcji, jakkolwiek na bazie istniejącego produktu chcemy coś zrobić nowego, jakąś odmianę wykonania albo wprowadzić zmianę. No i teraz jakbyśmy mieli przekazać tą informację. No bardzo, bardzo prosto. Bardzo prosto. Mamy model, do niego się dostaliśmy, więc możemy na nim do niego przypiąć informację związaną z co by to przypiąć informację jaka odnośnie potencjalnie dalszych działań. No i na przykład chcielibyśmy mieć podobny produkt, ale większy. No, czyli na przykład możemy tutaj zawrzeć informację, że chcemy mieć no, podstawę do dalszych działań. To, co w tej chwili widzimy, jest to narzędzie oparte o przeglądarkę internetową, ale tak naprawdę jest to design review, które tutaj funkcjonuje w otoczeniu przeglądarki internetowej. Możemy wykorzystać design review, aby przeprowadzić proces opiniowania, jakiegoś komentowania, wprowadzenia pewnych dodatkowych informacji. Czyli właśnie przykładowo, tak jak wspominałem, pewne wytyczne do tego, co miałoby być w kolejnym kroku dokonane. No i teraz jest pytanie, jak powiadomić, jak przekazać tą informację. No możemy to zrobić bardzo prosto, bo bezpośrednio z tego narzędzia możemy wysłać maila. Możemy wysłać maila, gdzie oczywiście no musimy ten swój projekt gdzieś tam zapisać, właściwie te swoje uwagi, tak? Ten swój komentarz gdzieś zapisać. No i w tym momencie już otwiera nam się klient poczty. No ja w tym momencie wyślę to do samego siebie, ale generalnie inicjujemy pewien proces, w którym będziemy działać. Czyli zgłaszamy zapotrzebowanie na nowy produkt, nową odmianę. No i tak jak wspomniałem, ta informacja dystrybuowana może być z dowolnego miejsca, no na przykład z użyciem przeglądarki internetowej. W tym momencie to zamykam. To już mi na tą chwilę nie jest potrzebne. I co dalej się z tym dzieje? Co dalej się dzieje, prześledzimy pocztę, mamy dostęp do właśnie maila, który został właśnie chwilę temu, sam wysłałem do siebie, ale który został zarejestrowany, który mógł przyjść po prostu z zewnątrz. Jest również w postaci załącznika wytyczne, które opracowałem. Taki dokument mogę taką informację dobrze by było zarejestrować. W obecnych czasach wiele informacji, gro informacji odbywa się w oparciu o korespondencję e-mail poprzez tak zwaną pocztę. I dobrze by było, więc wskazane jest, aby taką informację również przechowywać, gromadzić w systemie, dać jej pewien, z jednej strony dać jej pewien początek i przechowywać w środowisku Volt, no, wszystkie informacje od samego zarania. No i jakbyśmy mogli,
jakbyśmy mogli to zrobić. W tym momencie przychodzę do Wolta, ponieważ odebrałem tego maila, no i chciałbym już, wiem, że coś się będzie działo, tak? Jest nowy temat, nowe zagadnienie, które chciałbym poprowadzić, chciałbym zrealizować. Intencją było opracowanie nowego produktu, nowego projektu. To, co obserwujemy, to, co ja obserwuję. Praktycznie u wszystkich klientów mamy jakiś stan związany z tym, że są pewne jakby standardy związane z gromadzeniem informacji, przechowywaniem danych, plików, folderów i tak dalej. No i teraz to, co Volt daje również oczywiście możliwości wprowadzenia, czy danie odpowiedzi, aby to, na czym funkcja bazowała, funkcjonowała przez lat, po prostu parę, też aby mogło być kontynuowane i realizowane. Czyli w tym momencie zostałem poinformowany, mam tego maila, więc tworzę sobie nowy obszar, nowy zasób pod miejsce, pod projekt, który będzie opracowywany. Wprowadzam jego numer. No i w tym momencie to, co Państwo widzą, nic nadzwyczajnego. No, w sensie tworzenie folderu, żadna rewelacja. Natomiast to, co dodatkowo możemy sobie zabezpieczyć, to jest możliwość tworzenia folderów z całą strukturą folderów, katalogów, gdzie już no, program za nas zrobi całą tą przygotówkę, że tak powiem, te poszczególne struktury wygeneruje, może już automatycznie do nich przydzielić pewne uprawnienia, pewne prawa dostępu i już tego robić nie musimy. No jak Państwo widzą, to co się wydarzyło, to już się wydarzyło. W tym momencie mamy po prostu pusty folder, natomiast program za nas utworzył całą strukturę folderów. No, zmierzam do tego, że u niektórych klientów ta struktura jest bardzo bogata i to nie jest 1, 2 czy 5, ale czasami naście, 10 po prostu folderów występujących w określonej strukturze. My to tutaj robimy z automatu. A zatem mamy miejsce, tak? Mamy miejsce, nadaliśmy życie w pewnym sensie na tym poziomie dla tego naszego projektu. Czyli wracam do swojego maila, którego bym chciał w tym momencie zarchiwizować. Momencik, teraz tutaj tak, widzę, nie, przepraszam, daję stopa, ponieważ widzę tutaj komentarz. Jak ustawić poprawny link do przeglądarki internetowej? Do Volt Thin Client. No nie wiem jak zrozumieć to pytanie, ale to myślę, wrócimy do tego za chwileczkę. Patrzę, czy są jeszcze. Momencik. To może tak, jakbyśmy się umówili, że do tych pytań byśmy wrócili. Tak, kolega w zapowiedzi wspominał, zajmiemy się tym na koniec. A zatem, proszę Państwa, co idziemy dalej? No, centralizacja danych, centralizacja informacji. Tak jak wspominałem, nie chcemy mieć sytuacji takiej, gdzie dane są posiane po dyskach, obszarach, zasobach sieciowych, Google'ach, Drive'ach i tak dalej. Chcemy mieć wszystko, no uważam, że chcemy, tak? Taka jest nasza sugestia i tak wiemy, że to się sprawdza. Chcemy mieć to wszystko w jednym miejscu, nie tylko dane projektu, ale wszystko, co jest z nim związane, na pewno korespondencja e-mail będzie też jedną z tych kluczowych informacji. A zatem mam tego swojego maila. No, jest w takiej postaci, jakiej jest. Może być bardzo długi, z wieloma załącznikami i tak dalej. Natomiast ważne w tym momencie jest to, że mamy możliwość archiwizacji tych danych już na poziomie Outlooka, tak? Czyli jesteśmy w Office, Autodesk wspiera integrację dla praktycznie wszystkich rozwiązań Microsoftu. To, co w tym momencie musimy zrobić, to zalogować się do bazy danych, bo akurat nie byliśmy. No i w tym momencie mamy możliwość archiwizacji tej korespondencji z całą gromadą załączników. W tym momencie u mnie to jest ta jedna adnotacja, którą wprowadziłem wcześniej.
Czyli to był ten folder, który przygotowaliśmy i mamy coś takiego jak dane wejściowe i w tym miejscu na przykład chcielibyśmy prowadzić wszelakie dane wejściowe uzgodnienia z klientami, podostawcami, no to co jest po prostu niezbędne w tym projekcie. Czyli nie, możliwość, czyli mam tutaj na myśli gromadzenie nie tylko i wyłącznie danych, w sensie danych projektu, modeli i rysunków, ale w zasadzie wszystkiego, co jest wszystkiego, co jest związane z projektem. Okej, okay. No i mamy taką sytuację, że to już się dokonało. Mamy to zarchiwizowane, czyli w tym momencie w moim projekcie występuje, został zarchiwizowany mail, czyli dzięki temu po prostu wszyscy, którzy są zainteresowani, którzy będą pracowali na tym projekcie, mają dostęp do tej kluczowej informacji. Nie chodzi mi tutaj o to, aby jakby wygenerować wśród Państwa potrzebę archiwizacji wszystkich maili. Mam na myśli kluczowe, które są no, niezbędne dla właściwego zrozumienia i procesowania, opracowywania czy realizacji projektu. Jak Państwo widzą, to, co było tutaj w tej mojej korespondencji z automatu, zostało, znaczy, za moim działaniem, tak, ale zostało zarchiwizowane, czyli ktoś, kto w tym momencie, tak jak ja, na przykład siedzi w domu, nie stanowi to dla niego problemu, ma dostęp do tej informacji i w oparciu o to, co tutaj jest, może działać, może prowadzić swoje działania. No i to byłby mój zalążek, że tak powiem, do dalszych działań, tak, czyli jest potrzeba została określona, nad potrzebą pracujemy. No i teraz to, co w wielu miejscach obserwowałem, no to po prostu foldery, pliki, foldery, że tak powiem, po sieci, które pod kątem zadań, procesów, które są realizowane, są po prostu zakładane, a w nich właśnie powiela się korespondencja, pojawiają się foldery no, pod adresem maile, właśnie dane wejściowe, uzgodnienia i tak dalej, i tak dalej. Moja propozycja dla Państwa jest taka, aby skorzystać w tym momencie z narzędzi, które daje Autodesk Vault, jakie są procesy. Procesy w tej aplikacji. To, co tutaj mamy, jest, tak wspomniałem, ideą, że tworzymy nowy produkt, wprowadzamy zmianę, wprowadzamy nową rewizję, wprowadzamy jakąś modyfikację. W każdym razie jest to jakaś czynność, jest to jakaś operacja, jest to jakieś działanie i możemy je zainicjować i skoordynować poprzez procesowe narzędzia, które są dostępne w środowisku Autodesk. Czyli generalnie to, co tutaj mamy, no taki typowy proces, typową ścieżkę, w pewnym sensie tak, typową ścieżkę, którą mamy do przeprowadzenia, gdzie najpierw, tak jak w tej chwili ten żółty kolor sugeruje, mamy potrzebę do określenia, do zdefiniowania. Potrzeba, że tak powiem, będzie analizowana i w zależności od tego, jakie są dalsze możliwe kroki realizacji, będzie opracowywana, będzie sprawdzana, zatwierdzona, wydana. No, różnie może być, tak? Może się tego nie dać zrobić. Na etapie przeglądu możemy dochodzić po prostu do celu w sytuacji, gdy na etapie sprawdzania, analizy, w momencie przeglądu projektu uznamy, że są pewne jakieś rzeczy do poprawy, są jakieś pewne zagadnienia do usprawnienia, więc możemy z tym wrócić. To narzędzie, bo od razu odpowiem na pytanie, znaczy tak mi się wydaje, że mogą się pojawić pytania, które z reguły mam, gdy klienci widzą to narzędzie. No, ja mówię, że to jest maszynka do procesowania wszelakich procesów decyzyjnych, cokolwiek by tutaj pod spodem nie było, możemy za pomocą tego narzędzia to przeprocesować, gdzie generalnie jest właśnie na etapie zgłoszenia określona potrzeba, na etapie otwarcia analizujemy, czy to jest możliwe do realizacji. I potem to realizujemy. Pytania właśnie bywają takie, czy jest możliwość rozbudowy, modyfikacji tego narzędzia, tego workflow. No więc mówię, że nie. No i klienci no, na pierwszy rzut są niezadowoleni. A potem się okazuje, że w zasadzie nie ma potrzeby jakiejś tam szczególnej modyfikacji, bo tak jak wspomniałem, to jest bardzo ogólne narzędzie do procesowania, że tak powiem, decyzji. To, co może być modyfikowane, to możemy tutaj na tym etapie wprowadzić dwustopniowy proces
przeglądania, czyli może być tak zwany recenzent i sprawdzający. No i na moje doświadczenie to praktycznie zawsze się sprawdza, bo jeżeli są bardzo skomplikowane procesy, no to można je po prostu podzielić i zamiast korzystać z jednego, zbudować je na zasadzie jakby takich klocków podrzędnych, nadrzędnych, które dają, no po prostu rozbijamy to na mniejsze fragmenty. A to jest natomiast to, co tutaj, to tutaj na tym etapie robimy, to jest ten nasz proces związany z nowym opracowaniem, tak? I to co tutaj by było, mamy możliwość określenia osób, tak? Czyli na tym etapie musimy zdefiniować zasoby, osoby, które będą zaangażowane w cały ten proces. Czyli ten moduł, niezależnie od tego, jakie są uprawnienia, jakie są dostępy do folderów i tak dalej, ma niezależny swój własny system dostępu, definicji, uprawnień, ról użytkowników w całym tym procesie. Czyli tak jak Państwo widzicie z lewej strony, przepraszam, z lewej strony, mamy dostęp do osób, które w tej marszucie, jakby to powiedzieć, tak, w tej marszucie, moglibyśmy powiedzieć, rozdzielniku zostały zdefiniowane. Tych rozdzielników możemy mieć więcej, tak? Może być nowy produkt, może być oferta, już zupełnie zmieniają się osoby i zmieniają się ich uprawnienia w całym tym procesie. Czyli takich rozdzielników, takich no, definicji procesów możemy mieć wiele, gdzie zmieniają się osoby i ich role w całym tym procesie. Natomiast role poszczególnych osób widzą Państwo w tym miejscu. Czyli to, co musimy zrobić, taki proces musimy no, wychwycić, zarejestrować i go poprowadzić. No i w tym momencie chciałbym go z Państwem wspólnie, mam nadzieję, szczęśliwie poprowadzić. Czyli jeśli chodzi o te procesy, które tutaj występują, mamy możliwość ich numeracji. No często to się odnosi do jakby tego, co je funkcjonowało w takim klasycznym ujęciu, karty zmian, wnioski o zmianę, czyli takie numeratory możemy tutaj prowadzić, takich numeracji możemy mieć no, dowolną ilość. Wprowadzamy informacje o tym, co się w ramach tego procesu będzie działo. Możemy w polu opis zawrzeć więcej kluczowych informacji. Możemy określić datę, na jaką chcielibyśmy mieć, że tak powiem, podjętą decyzję. Jeśli chodzi o rekordy, czyli no jakby wpisy do tego jako dodatkowe informacje, które uzupełniają cały ten proces, mamy w tym momencie tego maila, który jest zalążkiem całego tego procesu. No i również może być dostęp do danych w postaci plików, które w ramach tego procesu będą gromadzone. Czyli to w kontekście tego, co wspomniałem wcześniej, że proponujemy odejść od tych właśnie folderów gdzieś tam na jakichś dyskach, tylko prowadzić to w ramach tego narzędzia, które jest takim wirtualnym dyskiem, wirtualnym procesem, który sam w sobie będzie niósł te informacje, co w ramach tego procesu będzie się działo. No i też z Państwem będę chciał tutaj za chwileczkę to poprowadzić i Państwu to pokazać. Więc jesteśmy na etapie w tym momencie zgłoszenia, czyli w ogóle, żeby ten proces mógł być realizowany, prowadzony i tak dalej, musimy go zarejestrować, tak? Czyli w momencie, gdy go wprowadzamy, musimy go zapisać. No i tutaj to, co chciałem pokazać, że mamy takiego w tym momencie taką osobę, tutaj jak no, baza demo moja, mamy użytkownika, który się nazywa Dave Designer. I tutaj w kontekście tego, co występowało w agendzie i w kontekście tego, co chcieliśmy Państwu przekazać, że jest to narzędzie intuicyjny workflow, coś, co prowadzi, informuje użytkowników, jak przebiegają procesy i to narzędzie daje informacje kolejnym osobom w zależności od postępu, który tutaj występuje, czyli daje informacje kolejnym zaangażowanym osobom, że mają jakieś zadanie do wykonania i te osoby są o tym informowane. A żeby
móc uruchomić ten proces. No to oczywiście muszę go po prostu, tak jak tutaj Państwo widzą, muszę go uruchomić. Natomiast chciałem pokazać w tym momencie pewną zmianę, czyli mamy tegoż ten drugi interfejs, gdzie tutaj wyloguje się. No i tu już jest informacja o tym właśnie, gdzie ten użytkownik taką informację otrzymał, gdzie osoby, które, tak jak wspomniałem, są zaangażowane w dany proces, uzyskują informacje drogą mailową. Jednocześnie środowisko Wolt ma coś takiego właśnie jak moja lista zadań, gdzie program informuje użytkowników o tym, co się w ramach danych procesów dzieje. Czyli jeżeli informacja, proszę zwrócić uwagę, prawy dolny róg ekranu, czyli mamy adnotację dla użytkowników, którzy są zalogowani do systemu, wyświetla się informacja, że pojawił się nowy task, pojawiło się nowe zadanie. Jeżeli nowe zadania występują, one pojawiają się tutaj na liście mojej, czyli spersonalizowanej listy zadań, bo tutaj w tym miejscu to konkretnie zadanie nie będzie dla wszystkich, ono będzie tylko dla tej dedykowanej listy osób, czyli mając 50 ludzi w dziale, to nie będzie nigdy tak, że dostają maila wszyscy o wszystkim, tylko jest właśnie spersonalizowana dystrybucja informacji dla osób, które są zaangażowane w dany proces, w dane zagadnienie. Także, tak jak wspominałem, poza tym, że mamy tą personalizację informacji, program daje również informacje w postaci maila. Jak te maile wyglądają? No ja, ponieważ Volto wysyła z jakimś tam opóźnieniem, to opóźnienie w skali funkcjonowania przedsiębiorstwa nie stanowi problemu, natomiast w skali tutaj tej naszej dzisiejszej prezentacji, no, to idzie tam z jakimś kilkominutowym opóźnieniem. W każdym razie w taki sposób program wysyła informacje do użytkowników, którzy są zaangażowani w dany proces. Program wysyła informację, że coś się dzieje, że coś się zmieniło. No i jest to informacja dla użytkownika, że powinien zadziałać. No, szczegóły informacji już są w samym Word. A zatem to, jeśli chodzi o tą dystrybucję danych, dystrybucję informacji. I wracamy do tematu. Ja już pozwolę sobie to poprowadzić z poziomu tego jednego użytkownika, którym aktualnie jestem zalogowany, który jest takim super userem, jest, że tak powiem, wszechmocny, wszechwładny. No, normalnie tak się nie dzieje i tak nie zalecamy, ale dla skuteczności tej prezentacji tak ją sobie pozwolę poprowadzić. A zatem to, co musimy zrobić, po prostu to uruchomić. Jak to się mówi, puszczamy temat w obieg i z jakąś adnotacją. I mamy. W tym momencie już wiemy, że do każdej informacji, do każdych danych, które są przechowywane, jeśli one są zalążkiem czy uczestniczą w jakichś procesach, możemy dotrzeć do informacji, czyli wiemy już, w jakim procesie, no w takim analogowym podejściu, w jakiej karcie zmian dana informacja występuje i na jakim aktualnie ona jest etapie. Okej, czyli jakoś tak podsumowując, znaczy może jeszcze nie podsumowując, tak, ale jeżeli jesteśmy na tym etapie, czyli mówiliśmy o dostępie do informacji, mówiliśmy o
powszechności informacji, ale bezpieczeństwie danych. Mówiliśmy o tym, że te dane są dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Przeglądarka internetowa to nie jest tylko informacja tekstowa, to nie są tylko, że tak powiem, obrazki. Mamy dostęp do danych projektowych, mamy dostęp do modeli, mamy dostęp do rysunków. To, co tam występuje, jest dla nas, że tak powiem, treścią aktywną. Mam tutaj na myśli, że możemy mierzyć, możemy to kontrolować, możemy z tego poziomu również drukować. Czyli jest to narzędzie, które wspiera naszą pracę. Jest też podstawą czy jest narzędziem, jest medium do przekazywania informacji zwrotnej albo przekazywania w ogóle informacji odnośnie pewnych intencji, pewnych zamierzeń, które mogą być wykładnią do działań projektowych. No i teraz idąc dalej, prawda? To, co by musiało się tutaj wydarzyć, no to mamy tak, że już wchodzimy w obszary projektów. Wspomniałem, że intencją będzie jest opracowywanie odmiany, wykonania wersji produktu i tak dalej, czyli wchodzimy w obszary związane z, znaczy chciałem podjąć temat związany już głębiej, związany z samym projektowaniem i samym Voltu, jakie tutaj on daje wsparcie w takim dziennym użytkowaniu. Temat, który chciałem podjąć, no to jest wyszukiwanie informacji. No to już Państwu pokazywałem, że dzięki Voltowi jest to bardzo proste, tak? Bo wyszukiwanie informacji po dowolnym atrybucie, w sensie numer sprawdził, zatwierdził, albo wręcz po prostu dowolna fraza tekstu, którą Volt weryfikuje w odniesieniu do swoich danych, do swoich informacji, które posiada. I możemy szybko wyszukiwać informacje, i mając te informacje możemy sprawnie działać. No teraz jakie to sprawne działanie? No tutaj chciałem pokazać, jakie możliwości Volt daje, jeśli chodzi o tak zwane szybkie wyszukiwanie informacji i powielenie czy wykorzystanie istniejących danych do nowych opracowań. No świetną funkcją, którą program posiada, to jest możliwość kopiowania projektów, gdzie mamy narzędzie, za pomocą którego możemy wyciągnąć całe struktury i działać, że tak powiem. Tak? Czyli działać, mogę powiedzieć, że będę tworzył nowe opracowanie, chcę po drodze, że tak powiem, byłyby to te elementy, które będą modyfikowane, całą resztę chcę mieć bez zmian, nie ma potrzeby, no akurat taką mamy sytuację, że gdzie na drodze odmiany tworzenia nowego produktu nie będzie on stuprocentowo nowy, bo bardzo zależy też oczywiście od specyfiki firmy. Znam firmy, które w zasadzie za każdym razem to, co tworzą, jest to nowe i prototypowe, bo taka jest specyfika ich działania, ale co jest też w dużym wydaniu. Są firmy, które bazują na tym, co jest, i ten stopień modyfikacji tam jest 20, 30, 40%. No i takie zastosowania Volt świetnie się spisuje, gdzie możemy skorzystać z tego, co on tutaj ma, i w kontekście naszych działań możemy powiedzieć, że chcemy stworzyć kopię na podstawie na przykład tych plików, które wskazałem. Mogę określić nowy folder i powiedzmy, że w te miejsce chciałbym to składować. Tutaj nadmienię, bo temat jak rzeka i w zasadzie odrębne spotkanie na to mogą być poświęcone. W każdym razie środowisko Autodesk Volt daje możliwość zarządzania danymi projektu i również kontrolowania numeracji, nazewnictwa, indeksacji plików. Taką namiastkę w tej chwili Państwo zobaczyli, że tutaj już pojawiła się nazwa Pro. Ja taki zdefiniowałem sobie taki schemat numeracji, stały przedrostek i kolejny czterocyfrowy ciąg cyfr ma system wygenerować. Te płotki mówią o tym, że on to wygeneruje w momencie, gdy rzeczywiście nastąpi moment, jakby to powiedzieć, pobierania tych numerów z puli numeracji. Narzędzie jest inteligentne,
ponieważ dlaczego? Ponieważ wyszukało stowarzyszoną dokumentację i on tutaj w tym momencie pokazuje, że ta fraza automatycznie mówi o tym, że rysunki, które są związane z plikami modelu, będą automatycznie również kopiowane i ich numery zostaną nadane adekwatnie do numerów, które zostaną przydzielone modelom. I w zasadzie przy każdym z nich coś takiego występuje. Dla tych z Państwa, którzy jakby znają ten temat z takiej ręcznych działań, wiecie, że to potrafi być uciążliwe. Zmiana nazewnictwa plików, wchodzenie w design asystenta i porządkowanie tego wszystkiego trochę czasu zajmuje. Dubania, że tak powiem, w plikach, aktualizacji referencji. Natomiast tutaj tego nie mamy. Wystarczy to polecenie po prostu wykonać, zatwierdzić, program to zrealizuje. Ja tego nie będę robił, ponieważ już to wcześniej wykonałem, żeby przyspieszyć cały proces, bo tutaj już widzę, 1,5 godziny mamy ze sobą, a jeszcze tyle rzeczy do omówienia. Także, proszę Państwa, no, widzę, że jesteśmy prawie że w niezmienionym składzie. Bardzo się z tego cieszę. Trzymajmy się tak. Bądźmy dalej, że tak powiem, ze sobą. A zatem ja w tej chwili to po prostu zamykam, tak? Zamykam. Nie będę z tego już korzystał, bo taki mam pod spodem otwartego inwentora. Chciałem inne patenty, że tak powiem, Państwu przy tej okazji przekazać. Natomiast to tutaj musimy zrobić po prostu, wykonać kopiowanie. Mamy możliwe opcje właśnie, żeby program automatycznie wyszukiwał rysunki. Jeżeli mamy jakieś podpięte załączniki, to na drodze kopiowania one nam nie są potrzebne, tak? Bo dajemy plikom nowe życie, nowe numery, po prostu nowe życie. Więc to jest nam zbędne. Taki sposób działania możemy tej operacji przypisać i czyli generalnie szybko wyszukiwać wszystko, co jest przechowane w bazie Volt, jest jakby naszą bazą danych do kolejnych nowych opracowań. I teraz to co Volt daje stanowi jakby tą olbrzymią, że tak powiem, bibliotekę informacji, bibliotekę danych, środowiska rozproszone, mając dostęp do tych informacji, mogą bardzo szybko z jednej strony wyszukiwać na podstawie istniejących rozwiązań, czyli nie trzeba wszystko powtarzać od Adama i Ewy, tylko te zasoby firmy, to co było zbudowane, jest stworzone, jest zasobem dla nas do wykorzystania. I właśnie o to chodzi, żeby czerpać z tego, co jest, a nie odtwarzać wszystko, no po prostu tracić czas i z perspektywy firmy i pieniądze. Tak jak wspomniałem, mam to już przygotowane w inwentorze. Mniej więcej jestem na tym etapie, jeżeli to przygotowałem i coś podobnego. No, nowy fragment. Chciałem też, jakby to powiedzieć, poprowadzić Państwa do inwentora i pokazać Państwu, że Volt to nie jest tylko samodzielna aplikacja, to jest środowisko, to są narzędzia, które są dostępne w narzędziach, nazwijmy to, edycyjnych. To środowisko Volt jest dostępne praktycznie we wszystkich produktach firmy Autodesk. Nie tylko, również Microsoft Office, jak Państwo widzieli w Outlooku, ale to jest też również w Excelu, w PowerPoincie, w Wordzie i tak dalej. Aczkolwiek Volt jako taki przyjmie każdą ilość informacji, każdą dane, każdy typ informacji każdy typ informacji może być przez Volta zarządzany. To, co w tej chwili mamy miksa, tak? Mamy miksa, w sensie jest trochę nowych, trochę starych informacji. Tu chciałem Państwu pokazać, jak Volt z tym sobie po prostu radzić, to on sobie radzi. Natomiast jaka jest informacja dla użytkownika? No, jeśli chodzi o to środowisko Volt, dla tych z Państwa, no, myślę, że inwentor, no, jest Państwu znany, tak? W jakiś tam sposób, albo jesteście Państwo użytkownikami. Widzę tutaj klientów, z którymi już współpracuję, są firmy, które wydaje mi się są już użytkownikami Autodeska, może są wśród Państwa tacy, którzy się zastanawiają. A więc jesteśmy w tym momencie
ze strony inwentora podłączeni do bazy danych i tak jak widzicie, interfejs inwentora, czyli tego środowiska pracy, tak? Tego biurka, tej deski, w cudzysłowie, tej nowoczesnej deski kreślarskiej. Jesteśmy podłączeni do bazy danych i baza danych nam daje podpowiedzi, daje nam informacje, co w tym moim projekcie się dzieje. Tak jak pokazywałem wcześniej, było kopiowanie, równie dobrze mógłbym te nowe pliki po prostu tworzyć jako, pewnie nowe, bo taka by była sytuacja, że są po prostu nowe, nie było innych wcześniej, po prostu musiały być opracowane. To, z czego korzystamy, Volt rozpoznaje i my to widzimy po tych kłódkach. My to widzimy po tych kłódkach, czyli to są pliki, które Volt zna, które ja je wykorzystuję w swoim projekcie. To, co jest nowe, daje informację użytkownikowi w postaci odpowiedniej adnotacji. Czyli ta praca współbieżna i ten, to, co w nazwie tego dzisiejszego webinarium rozproszone środowisko, no Volt jak najbardziej wspiera, ponieważ generalnie praca z inwentorem, tak? Z inwentorem jest to praca na plikach. Praca na plikach odbywa się w oparciu o lokalne foldery robocze, które są synchronizowane, które są mapowane z tymi folderami w bazie danych Volt i na bieżąco informacja o tym, co się dzieje w plikach w kontekście współpracy pomiędzy użytkownikami. Na bieżąco ta informacja jest wyświetlana, dystrybuowana już do poszczególnych zainteresowanych, którzy współdzielą, pracują na tym samym projekcie. Czyli to, co tutaj mamy jakąś pracę do wykonania, w sensie są opracowane dane, które nie były archiwizowane, tak jak wspominałem, o tym mówi ta ikona. Czyli to, co muszę w tym momencie zrobić, po prostu te dane zarchiwizować. Te dane zarchiwizować. Program w tym momencie widzi, że tak powiem, czy to, co jest nowe, czy jest, daje odpowiedź. Nie chcę przetwarzać całych wszystkich informacji. Reaguje na zmianę, reaguje na to, co było modyfikowane. W tym wszystkim mamy również nie tylko modele, ale również mamy rysunki, więc możemy sobie zażyczyć, aby program również uwzględnił w tym naszym działaniu oczywiście dokumentację, no, rysunki wykonawcze, rysunki, które są uzupełnieniem, są albo są przede wszystkim informacją dla produkcji, jak postępować w przypadku poszczególnych części, bądź też złożeń. No to, co robię, komentuję. Tak jak pokazywałem wcześniej, Volt przechowuje wszystkie wersje, przechowuje historię zmian, więc taki komentarz nie jest czymś złym, ponieważ mamy informacje o tym, co się dzieje w projekcie. No i w tym momencie mamy projekt zarchiwizowany, natomiast kłódki pozostały tylko tam, gdzie były, natomiast to, co chcemy zrobić, to chcemy wydać, zatwierdzić projekt tak, aby on był wydany, zatwierdzony w skali całego projektu. Czyli tu, gdzie mamy model, to jest to, co chwilkę temu opracowywałem i jeśli prześledzimy w tym momencie ścieżki w tym projekcie widać gdzie, skąd one pochodzą. Proszę Państwa, 10 sekund przerwy, 1,5 godziny gadania, muszę tylko sobie uzupełnić płyn. 15, 10 sekund, 10 sekund przerwy.
Okej, okay, działamy, proszę Państwa, czyli jesteśmy tak, mamy projekt, projekt został zarchiwizowany, projekt został zarchiwizowany, ścieżki poszczególnych plików mówią nam, pokazują nam, że jest to właśnie miks, że tak powiem, rozwiązań, które już były, plus to, co zostało opracowane jako nowe. No tutaj szczególnie to podkreślam w kontekście tego, co obserwuję, że nierzadko bywa tak, że w przypadku nowego opracowania byłaby sytuacja inna, byłoby po prostu nie byłoby takiego inteligentnego kopiowania poprzez inwentora, tylko byłoby na przykład kopiowanie folderu Ctrl-C, Ctrl-V, mamy projekt A, robimy projekt B. W tym projekcie właśnie powtarza się 70-80% plików. I w tym momencie mamy po prostu mamy duble. Natomiast to, co tutaj Volt oferuje, jest możliwość, tak jak wspomniałem, pracy w oparciu o bazę danych, gdzie program przyrostowo zarządza danymi. Na bieżąco, czy mamy możliwość wykorzystywania istniejących projektów bez tworzenia nadmiarowych danych, no bo po jakiejś chwili na tym naszym, że tak powiem, dysku mielibyśmy właśnie 5, 10, 20 wersji tego samego pliku. Niełatwo byłoby tym zarządzać i dochodzić do tego, co jest wersją bieżącą, co jest wersją archiwalną. Volt daje możliwość taką, że mamy możliwość zarządzania wszystkimi plikami. Pliki mogą być rozproszone, pochodzić z wielu źródeł, w sensie z różnych projektów. Program to wszystko ogarnia i koordynuje. Okej, okay, a zatem mamy tak, co my tu mamy? Mamy praca w toku, chcemy te rysunki, chcemy je zatwierdzić, chcemy je wydać. To też jeden z punktów naszej dzisiejszej agendy, jak Volt tutaj działa, jakie są mechanizmy. Opiera się to o mechanizmy związane z możliwością kontrolowania statusów, możliwością przypisywania rewizji, czyli jeżeli byśmy podeszli tutaj do tego pliku, tak jak Państwo go widzą, to możemy powiedzieć, że aktualnie w naszych zasobach wszystkich plików jako wersji mamy sztuk 1. Aktualna rewizja występuje pierwsza i lokalnie na dysku mamy pierwszą wersję pliku. Jeżeli byłyby modyfikacje, to Volt jest w stanie rozpoznać, co mamy lokalnie na dysku, każdy z historycznych plików, jaki posiadam. Całość związaną z monitorowaniem, śledzeniem, koordynacją procesów odbywa się w oparciu o możliwość przypisywania, definiowania tak zwanych cykli życia i na przykład jest możliwość, czy jest potrzeba wręcz określenia, jakie występują statusy, jakie są dostępy do danych na poziomie poszczególnych statusów, czyli to, co wcześniej pokazywałem, że to na przykład przeglądarka, czy w ogóle sam Volt w przypadku takiego czy innego, że użytkownika reaguje w postaci wyświetlania takich czy innych informacji, właśnie jest oparte o to, co tutaj jest skonfigurowane i przypisane. Czyli w zależności od tego, w jakiej jesteśmy grupie, na jakim etapie jest projekt, w jakim on jest statusie, ta informacja jest udostępniana, bądź też
bądź też nie. Bądź też nie, więc tak się to odbywa. To, co chcemy w tym momencie zrobić, tak jak wspomniałem, chcemy to zatwierdzić. Mamy możliwość zdefiniowania tego, czy wykonania tego poprzez funkcjonalność związaną z zarządzaniem statusami, gdzie w zależności od tego, jakie mamy uprawnienia, jaką mamy rolę i tak dalej, taki proces możemy przeprowadzić. Cykli życia możemy zdefiniować dowolną ilość, tak jak Państwo widzicie, jest możliwość na przykład definiowania procesu wydania elementów zakupowych, gdzie na przykład jest tak, że już projektanci, konstruktorzy sami no, decydują o tym, że wydają dane o elementach zakupowych, są to fragmenty zakupu dostępne z internetu, fragmenty w projekcie, więc one już mogą być od razu wydane, zatwierdzone, aby nie zabierać czasu opiniującym. Jeśli chodzi o to, co jest samodzielnie opracowywane, możemy w osobnym cyklu życia koordynować, prowadzić. No i tak jak widzicie, fragment projektu, który został opracowany, w tym momencie widzimy, że to są te rzeczy wytłuszczone, które w ramach tej operacji, czy w ramach tego etapu zostały opracowane jako nowe i chcemy je wydać i zatwierdzić. Dlaczego chcemy? No chcemy to zrobić po to, aby udostępnić, otworzyć te obszary, chociażby do dostępu do danych poprzez przeglądarkę internetową, udostępnić informacje, czyli w ogóle, żeby samemu mieć pewność, że ten obszar, fragment został wykonany. Ja tutaj zamknę inwentora, w tym momencie on już nie jest na tą chwilę potrzebny. Jak Państwo widzą, został zmieniony status. Zmieniony został status. Mamy informację o tym, że coś się dzieje. Że coś się dzieje. Jest możliwość taka, że ta synchronizacja danych, automatyczne generowanie, ja to nazywam dokumentacji wynikowej, czy na przykład PDF-y, ale tylko nie PDF-y, jest realizowane w oparciu o dodatkowy moduł, dodatkowy fragment systemu, jakim jest Autodesk Job Processor. Jest to narzędzie, które jest zintegrowane, związane ze środowiskiem Volt. Jest to takie narzędzie, które pracuje gdzieś w tle. No, w tej chwili Państwo go właśnie widzicie. Z reguły go instalujemy na serwerze, on tam pracuje, funkcjonuje i przejmuje te zagadnienia związane z synchronizacją informacji, aktualizacją właściwości, a również też generowanie plików PDF. Z reguły konfigurujemy, żeby uruchamiał się co minutę. No tutaj, żeby nie czekać, wymusimy na nim to działanie. Czyli w tym momencie on się odbywa, odzywa, że tak powiem, wyłapuje ten moment, że są zdefiniowane zadania, które tutaj widzimy w kolejce i nimi się zajmuje, je przetwarza i no, wykonuje takie zadanie, jakie mu się zleci. Tak? Czyli na przykład właśnie aktualizacja plików podglądów, synchronizacja właściwości, aktualizacja tabeli rewizji. No różne rzeczy można mu definiować. To, co mi osobiście często się przytrafiało, to na przykład potrzeba, aby generować jakieś niestandardowe typy zadań, no na przykład takie jak tworzenie plików w postaci AutoCAD DWG, czyli konwertowanie dokumentacji do plików DWG, tak aby kooperacja, a czasami po prostu produkcja mogła już operować, funkcjonować na, że tak powiem, czystym DWG, na czystym pliku AutoCADowym. No i tutaj wiele rzeczy się dzieje, wiele pracy już takich dostosowawczych, dopasowania ściśle pod potrzeby danego klienta realizujemy. Jak Państwo widzą, te tutaj typy zadań z dopiskiem naszej firmy właśnie to są takie customowe, własne zadania, które były
realizowane. No w tej chwili mamy tak, że w tym naszym projekcie było tego mniej więcej tyle, prawda? Mamy coś takiego, natomiast w momencie, gdy wykonamy odśwież, jak Państwo widzą, nie robiąc nic, tylko po prostu wykonaliśmy operację zmiany stanu, czyli normalną robotę, że tak powiem, którą wykonujemy, po prostu opiniujemy dokumentację i nią się, i nią się, i nią się, i nią się zajmujemy. Program nam w tym momencie wygenerował PDF-y, no, to jest OK. W sensie bardzo dobrze dla Wolta i że on to potrafi, ale też wygenerowały się stowarzyszone pliki DWG. No to akurat bardzo dobrze dla Proka, że taką potrzebę jest w stanie zrealizować. Czyli to co tutaj mamy, wydaliśmy, zatwierdziliśmy. Mamy w pamięci, że ciągle realizujemy pewien proces, pewne zadanie, które prowadzimy. No i pewnie to, co tutaj w tej chwili realizujemy, no chcielibyśmy tam dopiąć. No i jak to zrobić? Bardzo prosto, po prostu mamy taką możliwość, że mówimy, że intencją naszą jest nie do nowego, przepraszam, tylko do istniejącego procesu. Chcemy to dopiąć. Jak ten proces się nazywa, no powiedzmy, że nie wiemy, ale możemy go szybko, szybko odszukać i już. No i w tym momencie wiemy, że dokumentację, którą prowadzimy, czy proces, który realizujemy, odbywa się w ramach procesu, no, karty zmian, czy też wniosku o zmianę, który ma numer taki i taki, którego tytuł jest taki, taki i taki. Z tego miejsca, jeżeli chcemy go przejrzeć, nie stanowi to żadnego problemu. Mamy poszczególne pliki. Mamy nasze adnotacje, mamy no, całą historię tego, co tutaj w ramach tego się działo. Okej. A zatem idźmy dalej z tym procesem, czyli możemy poprowadzić go dalej. Tak jak pokazywałem, bezpośrednio z tego poziomu możemy iść dalej. No, jesteśmy na etapie otwarcia. Właściwie to, co w tej chwili było wykonywane, no, bardzo prawdopodobne, że byłoby realizowane już na etapie opracowania dokumentacji, gdzie przesłanie tego procesu nastąpiłoby byłoby związane z przekazaniem jego realizacji do działu, do inżynierów, do konstruktorów, do projektantów. No tutaj wyrównamy tą czynność, wyrównamy ten moment. W każdym razie to co tutaj widać, mamy adnotacje. No w tej chwili są te same wpisy, tak? Ale to może być każda indywidualna informacja związana z postępem pracy. Jeśli będą załączniki, one również tutaj mogą się tutaj odbywać, czyli w ten proces możemy jakieś dodatkowe informacje w postaci kalkulacji Excel, dokumentów Worda czy plików PDF, które będą uzupełniały cały ten proces, można albo wręcz trzeba to uzupełnić. Okej, okay. A zatem jesteśmy na tym etapie.
Jesteśmy na tym etapie. Te ikony, które tutaj Państwo widzą, są związane z tym, że program nam podpowiada, że coś się wydarzyło w plikach, mamy ich lokalne kopie, no, sugeruje nam, abyśmy te pliki odświeżyli. No więc ja to wykonam, żeby Państwo zwrócili uwagę, że ten status, który program kontrolę statusów, które realizują, one są również mają swoje odzwierciedlenie wizualne. Czy Państwo to widzieli wcześniej w środowisku Inventor, w tej chwili widać to również w Sunvolcie, czyli coś, co jest zatwierdzone, wydane, już nie jest dostępne do edycji, czy na tym poziomie pliku nie możemy modyfikować. Moglibyśmy na tym etapie zmienić stan dokumentacji i przejście z wydane do praca w toku związane równoznaczne jest z podniesieniem rewizji. Jeżeli w tym momencie była rewizja A, to pracowalibyśmy na rewizji B, no i cały proces by się powtarzał, cały proces byłby ponownie realizowany, w sensie przekazany na przykład do sprawdzenia, sprawdzony, wydany i tak dalej. No takie cykle byłyby realizowane wielokrotnie albo tyle, ile ich jest potrzeba. No ja tego w tym momencie nie będę realizował. Natomiast to, co chcieliśmy przeprowadzić, to dokonaliśmy. Czyli mamy przedstawiłem Państwu, jak Wolt sobie radzi w ogóle z opiniowaniem, zatwierdzaniem dokumentacji i synchronizacją danych do postaci plików wynikowych. No ja tak nazywam PDF-y, pliki DWG, które są takim już czysto takim naszym wdrożeniowym podejściem, gdzie to jest potrzebne, po prostu realizujemy takie, że tak powiem, dodatkowe czynności, dodatkowe realizacje. Czyli gdybyśmy zwrócili uwagę na tą przeglądarkę, czyli to, co widoczne w niej by było, a właściwie nie byłoby widoczne, czyli to znika, to, co tutaj mamy w kategorii reprezentacja projektu, jest dostępne czy widoczne w przeglądarce internetowej bez żadnych czynności, bez jakiejś żadnej ekstra dodatkowej pracy, po prostu sam. Po prostu obsługa programu i wykonywanie swojej pracy powoduje już z automatu, że te zagadnienia związane z udostępnianiem, wymianą informacji program realizuje, czy też nam zabezpiecza. Kolejny punkt, jeśli Państwo pozwolą, kolejny punkt, który tutaj chciałem podjąć, czyli to, co jest związane z zapracowaniem dokumentacji. No to wiadomo, tak, ją trzeba zrobić, zamodelować, stworzyć rysunki, zatwierdzić, wydać i po prostu to, co w tej chwili pokazałem, jak łatwy sposób, tak, no bo ten sposób według mnie jest łatwy, jak to udostępnić bez żadnych dodatkowych nakładów, tak żeby to było i łatwe i bezpieczne. Kolejny punkt, jaki tutaj możemy podjąć, to są zagadnienia związane z wymianą informacji. Wymianą informacji no, z tak zwanym otoczeniem. Mam tutaj na myśli dział R&D, dział projektów, który to co robi nierzadko albo bardzo często, to co się odbywa, to poza tym, że stworzyliśmy rysunki, tak Państwo widzą, mamy modele, mamy tabele wykazów części i tak dalej, ale to już nie jest jeszcze wszystko, co, że tak powiem, powinno być, aby rzeczywiście te elementy mogły być, aby produkcja mogła być realizowana, tak? Produkcja albo montaż, jakkolwiek, w zależności od specyfiki. Czyli to, co bardzo często obserwujemy, no to mniej więcej taki proces, jak widzicie, czy robota inwentorowa to jest jedna rzecz, powstają Excele, te Excele są gdzieś tam, jak wiadomo, drukowane i inne komórki, inne służby, czyli osoby w innych działach po prostu odtwarzają, przetwarzają dane, że tak powiem, z papieru, żeby wprowadzić do, nazwijmy to, systemów biznesowych, systemów koordynujących firmę, mam na myśli czy produkcję, przygotowanie produkcji, zaopatrzenie. No i tutaj kolejny jakby tu wątek czy kolejny etap właściwie w życiu naszego projektu chciałem podjąć, jak ma się do tego Volt. Otóż to, co w tej chwili
To, co w tej chwili mamy w projekcie. Mamy w projekcie, to jest nasz model, dokumentacja, którą opracowywaliśmy. Z tego, no, jako informacje użyteczne byłyby pliki PDF. No tak jak wspominałem, no możemy je wydrukować i pewnie na podstawie tego, co tam jest w tabelkach rysunkowych, tabelka wykazów części, no można by te procesy pociągnąć dalej. No przy okazji, no niestety i zmarnować ileś tam czasu, a może nawet wręcz parę razy w tym wszystkim się pomylić. No to co możemy zrealizować, no to skrócić, zminimalizować całą tą ścieżkę, zminimalizować cały ten proces, cały ten przebieg. Odbywa się to w ten sposób, że mamy możliwość wygenerowania struktury produktu, czyli wyodrębnienia danych. Ja to mówię, podciągnięcia informacji poziom wyżej. Czyli tu już nie tylko mówimy o plikach, nie mówimy tylko w sensie inwentor, AutoCAD, plik IPT, IAM, w sensie części złożenia i tak dalej, tylko tworzenia informacji na poziomie logicznym, gdzie rządzą się numery, nie nazwy plików, ale rządzą się numery. Na tym poziomie możemy zarządzać zestawieniami komponentów, mniej więcej tak, jak robią to, że tak powiem, robią to ERP-y. Wcześniej właśnie robiliśmy ten porządek na podstawie, co jest zespołem, co jest częścią, co jest elementem zakupowym, czyli przygotowujemy dane, formatujemy je do takiej postaci, jaka może być użyteczna już nie tylko w dziale projektów, ale w skali firm. Czyli tak jak Państwo widzicie po tej kolumnie, to co budujemy pomost pomiędzy swoimi plikami inwentora, a firmą, która działa, no, na innych systemach, działa na innych narzędziach. No i chodzi o to, żeby przynajmniej nawiązać językowo, mówić tym samym językiem albo zbliżonym językiem, jak mówi się po prostu, no, w innych obszarach firmy, gdzie być może ktoś nawet nie wie, w jakim systemie CAD-owskim dokumentacja jest opracowywana. Ważna jest, co jest ten PDF, że tak powiem, w wydaniu elektronicznym, ale czym on został opracowany, już nie ma, nie jest dla pewnych grup, dla pewnych użytkowników, nie jest istotne. To co możemy zrobić, to możemy właśnie zgrabnie, szybko zbudować takie struktury i zbudować pomost pomiędzy systemami, które funkcjonują w obszarze opracowania dokumentacji czy zarządzania projektami, w obszarach produkcji i przygotowania produkcji, czy nawet i serwisu. Na tym poziomie nic nie musimy w tej chwili więcej robić. To co mamy, taką strukturę po prostu archiwizujemy. Ją archiwizujemy. Nierzadko powstają Excele, jakieś dodatkowe dokumenty, które właśnie niosą podobne informacje. W przypadku Volta nie trzeba tego robić. My już mamy informację, że taki jakby asocjatywny Excel, bo tak byśmy mogli powiedzieć, taki asocjatywny Excel dla nas został przygotowany, został dla nas opracowany, gdzie on posiada właśnie to zestawienie komponentów, jest zawsze aktualne w tym sensie, że czerpie swoje informacje z plików projektu inwentora. Jeżeli mamy potrzebę, jeżeli mamy taką, no po prostu, jeżeli mamy taką potrzebę, to mamy możliwość wpłynięcia, mamy możliwość modyfikacji. Mamy możliwość modyfikacji i na przykład dokładania nowych pozycji, jeżeli byśmy mieli taką potrzebę. Jak Państwo widzą, no tak w tej chwili to jak to się mówi, przepraszam, z czapy tam dokładam i dopisałem nową pozycję do tej struktury. Ale tutaj mogą być oczywiście bardziej praktyczne zastosowania, zestawy serwisowe,
elementy niepoliczalne typu farba, smar, pakuły i jakieś innego typu elementy, które nie wchodzą w struktury złożeń inwentora, bo się ich po prostu nie projektuje, albo wręcz są zaczerpnięte, pojawiają się w Wolcie na drodze integracji z systemami ERP i do tej struktury BOM zestawienia komponentów możemy je tutaj uzupełnić. No ja tego nie będę tutaj na stałe wprowadzał, chciałem tylko Państwu pokazać taką, że taka możliwość jest. W każdym razie to, co się dzieje, kolejna rzecz, kolejna cegiełka, którą budujemy w strukturze naszego projektu. Pamiętamy, że mamy otwarty proces, nad którym biegniemy, który prowadzimy, więc co powinniśmy zrobić? Powinniśmy go też tam dołączyć, czyli dorzucamy ten nowy obiekt dorzucamy do procesu, który realizujemy. Nie to kliknąłem, przepraszam, do istniejącego i to chciałem tutaj wybrać. Teraz, no i to jest ten proces, który w tej chwili opracowujemy, który w tej chwili realizujemy. I znów, co mamy więcej? Gdzie to jest wykorzystywane, jaki to jest uczestnik? Mamy oto, widzimy, że cały czas prowadzimy to w tym procesie, który realizujemy. W międzyczasie wydaje mi się, że pojawił się, prawda? Pojawiły się maile, czyli tak jak Państwo widzą, przekaz na żywo. To nie są po prostu maile, które sobie tam wpisałem skądś. Po prostu to są rzeczy, które się dzisiaj po prostu dzieją, że program o tym, co się dzieje w tym naszym biznesie, informuje, dystrybuje informacje. Wracamy do naszego procesu. Czyli co my tutaj mamy, tak? Mamy, zaczęliśmy tak, zaczęliśmy od tego maila. Na podstawie maila mieliśmy informację, że opracowujemy nowy produkt. Rysunki, które zostały opracowane, mamy w naszym procesie, widzimy, że one zostały zatwierdzone. Już zatwierdzone, zbudowaliśmy strukturę produktu w oparciu o tą dokumentację. Ta struktura produktu również była mieszana, w sensie trochę starych, trochę nowych i to, co było nowe, tutaj nam, jak Państwo widzą, wpadło, ma status praca w toku. Cały proces opiniowania, tak jak wspomniałem, możemy prowadzić z tego miejsca. Gdzie możemy bezpośrednio z poziomu no, tego jednego procesu. Dla pewnej grupy osób może być to narzędzie, przewodnik, którym się posługujemy. Nie musimy skakać, wędrować, gdzieś tam latać, biegać, po prostu szukać informacji. Wszystko mamy podane w sensie i modele, i rysunki, to co występowało tutaj. To, co tutaj występowało, po prostu jest dostępne, nawet jeżeli coś nam uciekło, tak jak Państwo widzą, jakiś plik wizualizacji się zaplątał, nie ma problemu, możemy go odtworzyć, on jest tworzony ze źródła, on będzie bez żadnych przekłamań, on będzie taki, jaki powinien być. Czyli tutaj możemy przeprowadzić cały proces opiniowania, cały proces analizy, zakładając, że do tego momentu dojdzie nasza dokumentacja. Coś, co możemy również realizować, możemy w tym momencie, ja już te rysunki zatwierdziłem, wydałem, ale no, tak dla zabawy, albo nie dla zabawy, tak dla praktycznego zastosowania. W tym wszystkim możemy dodawać swoje uwagi, komentarze, po prostu
z ewentualną informacją zwrotną, że coś jest nie tak, że tak powiem, w tym projekcie, że coś w nim nie pasuje. Więc to z poziomu tego jednego narzędzia, które idzie takim po prostu korytarzem, prowadzi cały ten proces. W tym procesie gromadzimy informacje, które na poszczególnych etapach powstają. One są tutaj dołączane i możemy reagować. Nie, tak jak wspomniałem, nie musimy szukać, biegać gdzieś po prostu po dyskach, tylko to wszystko tutaj mamy dostępne do, jakby to powiedzieć, pod ręką. Nie będę tego zapisywał, bo tak jak wspomniałem, to było już zatwierdzone, przedstawiłem to Państwu tylko dla samej możliwości, bo na tym etapie przeglądu mogę również zmieniać stan, czy mógłbym nanieść komentarz i zmienić status rysunku do sprawdzenia na praca w toku i tak dalej. Natomiast idźmy dalej, bo to już ponad 2 godziny tego naszego spotkania. Więc co dalej, tak? Co dalej z tematem? Oczywiście chcemy to zaopiniować, chcemy to zatwierdzić, chcemy to zaopiniować, zatwierdzić. Jak to dokonujemy? Ciągniemy dalej proces w ramach naszego zlecenia zmiany. Te niebieskie strzałeczki dają podpowiedzi użytkownikom. Tu w kontekście agendy, gdzie była mowa o intuicyjnym workflow, ja uważam, że ono takie właśnie jest, gdzie to, co tutaj Państwo widzą, to nie jest tylko obrazek ładny, tylko po prostu rzeczywiście ściąga związana z podpowiedzią, co należy zrobić, jakie są możliwości, czyli tutaj te niebieskie strzałeczki dają podpowiedzi nam, jakie są możliwe kroki do realizacji. Przyjmijmy, że już to sprawdziliśmy, czyli przeskoczymy ten moment, ten etap mamy możliwość bezpośredniego zatwierdzenia i wydania. I taką właśnie możliwość w tym momencie mamy. No i tak Państwo widzą, program pilnuje, tak? Program pilnuje, program czuwa. Program czuwa. Nie możemy zamknąć całego zlecenia zmiany, jeżeli jego elementy składowe nie zmieniły swojego stanu. Czyli to co w tym momencie robimy, to zmieniamy stan. To jest nasze złożenie główne. I wydajemy to, co w trakcie dzisiejszego projektu, dzisiejszej czy tej realizacji, która tutaj była,
to realizujemy. Możemy na tym etapie wydać, jeśli mamy odpowiednie uprawnienia, albo możemy na tym etapie tylko zmienić, no i wybrać jeden z dostępnych statusów. Okej. No i to co nam pozostaje, właśnie mamy możliwość popchnięcia całego tematu do przodu. Został nam jeszcze jeden plik. To jest konkretnie chodzi o niego tutaj. Tego maila mogliśmy od razu na samym początku po prostu wydać, bo on był stanowił wytyczne do całego procesu. No i w tym momencie już możemy pójść dalej. Z jakąś adnotacją właściwą dla danego etapu możemy skomentować swoje działanie. No to co się dzieje ma swoją historię w prowadzeniu całego procesu. No proces jeszcze w tym momencie trwa, no jeszcze widnieje na liście zadań. On w tym momencie jeszcze nie został zakończony, aby rzeczywiście go, jak to się mówi, zamknąć. No trzeba go fizycznie zamknąć. No i to co tutaj mamy, to jest możliwość zamknięcia całej procedury. No, karty elementów, które były po drodze, były niezatwierdzone, momenci, które by były niezatwierdzone na tym etapie również mogą być, czyli może inaczej, program sam automatycznie bada, co w ramach tego procesu się dzieje i jeśli są jakieś elementy, które by były jeszcze do wydania, potencjalnie tutaj by nam się pojawiły. My w tym momencie mamy wszystko wydane, więc możemy to zatwierdzić. No i w tym momencie przeprowadziliśmy całą procedurę, cały proces, czyli zbudowaliśmy nowy produkt. Mamy również, w sensie została opracowana nowa dokumentacja, została ona zatwierdzona, wydana, wygenerowana została dokumentacja towarzysząca. Jako pliki wynikowe mam tutaj na myśli pliki AutoCAD. No i jeszcze pozostaje nam kwestia, no same BOMy, tak? Samą strukturę komponentów mamy wygenerowaną, no ale jeszcze pozostał ten fragment związany z przekazaniem tego dalej, tym fizycznym zasileniem systemów RP. No chciałem tu pokazać właśnie, jak my to, no takim przykładem, no ostatnim przykładem, który realizowaliśmy, tak? Czyli mamy zintegrowany produkt, no, nie, może inaczej, tak? Przed wysyłką danych do systemu RP nierzadko potrzebny jest jakiś proces weryfikacji. W ogóle samych scenariuszy związanych z integracją może być wiele. Ja chciałem przedstawić Państwu jeden z ostatnich, jaki był realizowany, gdzie mamy po prostu poszczególne, no mamy dokumentację, mamy części zakupowe, elementy własne, konstrukcje spawane i tak dalej. Tych typów dokumentacji może być wiele. Ona ma być już w sposób zautomatyzowany, przekazana dalej bez manualnej pracy, bez manualnego, że tak powiem, wklepywania z jakąś kontrolą statusu tego, co było, z tego, co było wysyłane. No generalnie, jeśli chodzi o to nasze środowisko, no jest coś, że tak powiem, pomiędzy.
coś, co stoi na skraju, czy systemu ERP, czy Volta i obserwuje, co się dzieje i śledzi ruch w jedną bądź w drugą, bądź w jedną bądź w drugą stronę. To, co było wysyłane, mamy informacje związane z atrybutami informacjami, które były przekazywane. No to jest nasze narzędzie, tak Państwo widzą, narzędzie zabezpieczające potrzeby komunikacji pomiędzy systemami. No i teraz jak to działa? Tak jak wspominałem, nie ma sensu wysyłać danych, które są niekompletne, które nie są sprawdzone, więc mamy możliwość ich weryfikacji. Jeśli chodzi o weryfikację, mamy tutaj na myśli, czy w ogóle statusy plików, czy statusy elementów, komponentów są zatwierdzone, wydane, czy są przygotowane niezbędne załączniki. Jako załączniki tutaj mam na myśli na przykład właśnie PDF-y wspomniane, czy DWF-y, DWG, mogą być DXF-y, to zależy jaka jest specyfika. No generalnie są kryteria związane z tym, jak to jest, kiedy to możemy uznać za zweryfikowane i poprawne. Tu akurat wyznacznikiem jest spełnienie pewnych formaliów związanych z tym, aby części miały na przykład przypisane pole materiał, aby miały właściwe ilości sztuk, no i przede wszystkim, żeby dysponowały załącznikami takimi, które są niezbędne dla realizacji procesów produkcyjnych. No tutaj z tymi, jak widać, jest OK. To, co mamy, że tak powiem, w tej naszej papce spełnia wymogi. Spełnia wymogi. Chwilka, muszę tylko odpisać SMS-a, bo w międzyczasie. Już działamy dalej. To już sama, czyli kwestia weryfikacji. Tu jest OK. Czyli możemy iść dalej i uruchomić już sam proces eksportu. Tutaj też scenariuszy może być wiele. Fizycznie po samej zmianie stanu po prostu odbywa się to, jakby to powiedzieć, bezobjawowo, w sensie po zmianie stanu na elementach. Może się odbywać po zmianie statusu tego zlecenia, które dzisiaj prowadziliśmy, albo po prostu że tak powiem, obsługą w sposób zautomatyzowany, ale z taką jakby ręcznym wyzwoleniem. No i to chciałem właśnie Państwu pokazać, gdzie mamy taki oto interfejs, który to, co mamy w projekcie, spłaszcza, przelicza, wyodrębnia niezbędne informacje, analizuje, bada, że tak powiem, pod kątem statusu. No i możemy to wysyłać dalej, tak? Możemy to wysyłać dalej, albo i też nie. W sensie są oczywiście zabezpieczenia, pytanie, jak wysyłać to gdzie, na jakie zlecenie, pod jakim indeks i tak dalej. Czyli to, co tutaj mamy, musimy opatrzyć numerem zlecenia, numerem przewodnim, pod jaki to jest wysyłane. No i w zasadzie tyle. Po prostu odbywa się wysyłka. Sam proces jest 100% automatyczny. W przypadku tutaj tej integracji ideą było, aby przede wszystkim zabezpieczyć potrzeby stopniowego zwalniania wydawań, stopniowych wydań dokumentacji w warunkach, no powiedzmy, większych projektów, gdzie cały czas sukcesywnie, aby wypuszczać to, co jest wydane na produkcję i dawać, że tak powiem, robotę na produkcji, nie czekać ze wszystkim aż do samego końca, aż cały projekt zostanie opracowany, gdzie czasami to są tygodnie albo miesiące. No to, co po drodze mogło nam się jeszcze wydarzyć, że cały proces jest zautomatyzowany, ta wysyłka jest skompletowana, udokumentowana potwierdzeniem e-mail, że taki proces się wykonał. No ja tutaj mam takiego ERP symulator, żeby Państwu pokazać, że to poszło, wyszło. Ten
Ten temat to jest coś, co dzisiaj realizowaliśmy. Mamy daty, że tak powiem, dzisiejsze, tam sprzed paru chwil, łącznie z informacją o załącznikach w postaci dokumentów, które jakie były niezbędne, no i jakie części, z jakimi rewizjami zostały wydane. No i tak to jakby ten obszar, czyli zautomatyzowaliśmy cały ten proces. No i tak generalnie już ku końcowi, to i tak się bardzo cieszę, że tutaj 16 osób widzę, 15 wśród osób, czyli chyba dwie osoby chyba zgubiliśmy. Czyli generalnie jeśli chodzi o samego Volta, no gorąco polecam, bardzo fajne narzędzie ułatwiające, porządkujące pracę. No warto tutaj coś powiedzieć o samych wdrożeniach. No clue to jest zastanowienie się, co chcemy osiągnąć, jakie są cele, jakie są wyzwania, co nas, że tak powiem, boli, męczy, co chcielibyśmy właśnie, jakie wskaźniki chcielibyśmy podnieść, co chcielibyśmy zminimalizować, co obniżyć, czy w ogóle jakie nowe zagadnienia po drodze chcemy zrealizować. No często odbywają się zagadnienia właśnie integracji systemów, czy w ogóle standaryzacji dokumentacji. No pod hasłem zawsze oczywiście jest, no, jakby więcej za mniej, tak? Czyli żeby skrócić albo czasy, albo zminimalizować poprawki, no bo to wpływa na koszt. Czy też w ogóle samo obniżenie kosztów jakby obsługi dokumentacji. Jak wspominałem na początku, udokumentowane jest na podstawie różnych badań, to jest od 5, a czasami nawet do 20 paru procent, 20 parę procent kosztuje na przykład projektantów zarządzanie dokumentacją, w sensie jej wyszukiwanie, ustalanie, czy ona jest aktualna, nieaktualna, wysyłanie, reagowanie na nią. Po prostu to jest tak jakby jeden dzień czasu nam po prostu odparował. Czyli to, co my robimy, to jakby tutaj takie wybrane punkty starałem się z Państwem przedstawić. No powiem szczerze, że myślałem, że to szybciej zrobimy. Zakładałem, że w godzinę się uwiniemy, 2,5 godziny, ale tak to jest. Czyli są sprawy oczywiste, tak? Jak to instalować, no to serwery i tak dalej. Potem są kluczowa sprawa jest związana z analizą. W sensie analiza, co tak jak wspomniałem, co chcemy osiągnąć, jakie są cele potencjalnie do wdrożenia, do zrealizowania. No i potem biegnie sam, same, biegną już potem same etapy, że tak powiem, wykonawcze, czyli na etapie rozpoznania potrzeb, no i potem realizacja, najczęściej dzielona na etapy, przypisanie, wyodrębnienie zadań związanych z działaniami na poziomie standaryzacji, ujednolicenia prac projektowych. Bardzo często na tym etapie sporo się dzieje, on jest taki cichy, ale no bardzo dużo tu jest, bo tu można usprawnić pewne zagadnienia, wprowadzić nowe czynności, czy w ogóle podczas reguły iLogic budować jakieś moduły, konfiguratory, no dzieje się, no i potem już sam Volt, czyli przyjęcie, baza projektu, jako przede wszystkim scalenie projektantów, uruchomienie wspólnej bazy projektów, zarządzanie plikami, tak jak Państwo widzieli, tutaj mam na myśli dopracowanie tych kategorii cyklu życia, tak żeby to się już działo samo, tak? Dosłownie, żeby to się działo samo, po prostu robimy swoją robotę, już program w tle wykonuje to, co jest niezbędne, żeby te pliki były dostępne, informacja była dostępna, ale ani jej nie było za dużo, ani też nie generowała jakichś problemów albo konfliktów. No i zarządzanie produktem tutaj, szczególnie w kontekście przygotowania informacji, wymiany systemami ERP. No, po drodze często się dzieje tak, że realizujemy, mamy określone potrzeby, cele, wyczerpaliśmy możliwości na poziomie podstawowym oprogramowania, a coś trzeba więcej, no więc robi się wtyczki, uzupełnienia. No i tu jako my działamy zarówno na poziomie Volta, jak Państwu pokazywałem, to co Państwu pokazywałem, no bo tam był ten automat do generowania tych debugów przy okazji operacji zatwierdzania dokumentacji, no i też ten moduł integracyjny, to jest nasza, że tak powiem, nasza robota, ale działamy w Inventorze, w AutoCADzie, w Volcie, no we wszystkim, co się da, no summa summarum, tak aby ogarnąć cały proces i go zautomatyzować i zintegrować. No i
Generalnie Volt jako środowisko jest, już pomijam, że ja na nim dużo robię i po prostu go po prostu lubię tą aplikację, bardzo ją polecam, uważam, że jest fajnym rozwiązaniem, ale rzeczywiście jest narzędziem, który pasuje praktycznie, może pasować każdemu, czyli nie można znaleźć narzędzia dla zarządzania produktem, usprawnienia właśnie zarządzania projektami. Samo jego wprowadzenie już daje po prostu, zabezpiecza, czy gwarantuje bezpieczeństwo danych i porządkuje pewne sprawy, które w takim ręcznym wydaniu są trudne, są bardzo uciążliwe dla użytkowników. Wiemy to już od nich samych. I no jest prosty. Generalnie jest narzędziem prostym, jeśli chodzi o administrowanie. No i wielką zaletą jego jest to, że jest zintegrowany praktycznie ze wszystkimi kluczowymi aplikacjami, już nie tylko w obrębie Autodesku i Microsoftu, no ale też zahacza o inne konkurencyjne rozwiązania, inne konkurencyjne rozwiązania, jeśli chodzi o przygotowywanie